fakt, że wcześniej, że Kopernik bazował bardzo mocno na pracach już starożytnych, bazował bardzo mocno w swojej pracy na tam Almageście, na tych pracach, które przetłumaczone zostały, przetworzone przez arabskich uczonych. Matematyka arabska była na bardzo wysokim poziomie. Zresztą, jakich my dzisiaj używamy zapisów cyfr? Arabskich. A jak gwiazdozbiory i różne gwiazdy są ponazywane? No właśnie. Betelgeza na przykład. Betelgeza, tak. Denebola. To, no, to nie są łacińskie nazwy. Tak. Podpowiedź. Tak. Regulus, czyli serce lwa. Hmm. A gemma to perła w koronie. Oni potrafili. Jeny. Dzisiaj o Koperniku, bo Kopernik była kobietą, więc warto o nim mówić. Nie? Kopernik, wielka człowiek boł. Dokładnie. Mamy rok Kopernika, 2023. Doczekał się w końcu Mikołaj tego zaszczytu. No, doczekał zaszczytu. Się po 50 latach znowu. Tak. No bo akurat tak co 50 lat. Ja nie żyłem 50 lat temu. Ty żyłeś? Ja żyłem 50 lat temu. Tak. Wbrew pozorom tak, żyłem wtedy. Nie wyglądasz. Dziękuję bardzo, bardzo to miłe. Możesz mi tak co kilka minut... Dokładnie, nie wyglądasz, jakbyś pamiętał poprzedni rok Kopernika. Dzisiaj będziemy o dziwactwach Kopernika, o tym jak namieszał, o tym co dał nam Kopernik tak naprawdę. Tak, bo to jest chyba najważniejsze i jak zmienił się świat. Patrz, bo to jest takie nawiązanie fajne, te startupy teraz, wszystkie one tak wycierają sobie twarze tym takim hasłem, że chcemy, żeby świat był lepszy, chcemy zmieniać świat, nie? To tak. Się przez wszystkie przypadki odmienia. A Kopernik nie A Kopernik chciał. Niekoniecznie chciał, a zmienił. Patrz, tak, zmienił. Skuteczność. I ja ci powiem, że od razu zaczniemy z grubej rury, od że Kopernik jednak nie był kobietą. Nie, od tego, co, bo dzisiaj chciałbym właśnie poświęcić ten jakby taki główny nacisk w tym programie na omówienie i na to, żebyśmy porozmawiali jednak nie o tych rzeczach historycznych, chociaż troszkę tam będzie jakichś faktów, ale to sobie można, każdy może znaleźć. Teraz dużo książek jest o Koperniku, o tym jak tam, jak żył, co pił, tak, i grunt kopernikański pił i był dziaderem Swamporka, tak. Zasłaniam chyba, o tutaj. Tak, widać. Tak, o. Tak. To jest autorstwa pana... No mieliśmy nie mówić kogo. Pana, tak, pana pewnego takiego, pana. Tak, pewnego pana. Pozdrawiamy tego pana. On wie, on ogląda. W każdym razie Kopernik, jego praca stała się podstawą czegoś, co dzisiaj nazywamy zasadą kopernikańską, co jest tak naprawdę podstawą w metodologii współczesnej nauki, w szczególności tych nauk, które zajmują się jakby badaniem naszego otoczenia, kosmosu. I to jest coś ważnego, ale temu przeciwstawia się zasada, i o zasadzie kopernikańskiej powiemy, tak anonsujemy, co będzie, a potem nie starczy cały czas. W amerykańskich książkach tak zawsze jest. Przez pół książki czytasz, o czym będzie książka. Tak, że będzie to, ale i tu chciałem jakby zacząć od takiego, takiej zupełnie jakby innej, od zupełnie innej strony, bo jest coś takiego jak zasada antropiczna. Mhm. I to ona jest w wersji takiej słabszej i mocniejszej. I to, tą zasadę taką antropiczną, to zdaje się popularyzował Archibald Wheeler, o którym wielokrotnie tu w Astrofazie wspominaliśmy, bo on jest od tych wormholów i innych jakby rzeczy. I w myśl zasady antropicznej wszechświat jest taki, jaki jest, bo my jakby ten wszechświat definiujemy faktem, że my jesteśmy. Tak, że my potrzebujemy takich warunków, więc dlatego one są. Ale ja posuwam się w swojej prywatnej zasadzie antropicznej jeszcze dalej. Oho. My naszą pracą i naszym sposobem jakby obserwacji, bo zobacz, wychodząc z mechaniki kwantowej, o której też robiliśmy tutaj programy, o której rozmawialiśmy, to mechanika kwantowa jest, rysuje nam obraz świata na tym najniższym poziomie, który się zresztą przenosi się na te poziomy wyższe, ale rysuje nam w ten sposób, że on jest nieokreślony, mhm, tak długo, jak długo nie dokonamy aktu pomiaru, mhm, czyli obserwacji. No, obserwacja jest swego rodzaju pomiarem. Pomiar
sprowadza pewne wielkości charakterystyczne do pewnych takich skal, że możemy jakieś tam liczbowe wartości ustalić. Ale tak naprawdę my ustalamy wartości liczbowe, ale też ustalamy kształt. No tak, tylko kształt to jest tego wszechświata. To jest taka kopernikańska interpretacja tego wszystkiego, która zakłada obserwatora świadomego i tak dalej. Natomiast równie dobrze wszechświat może sam siebie obserwować. Sam siebie obserwować. Bo pamiętajmy, że obserwacja to nawet zwykłe zderzenie cząstek. Ale to pozwól, też jest obserwacja. Pozwól mi popłynąć i zaspokoić wszystkich. Zaspokój wszystkich. Będziesz pierwszą osobą, której się to uda w tym kontekście. Jeżeli wyjdziemy z założenia, fantastyka oczywiście, jeżeli wyjdziemy z założenia, i moje jedno opowiadanie o tym jest, jeżeli wyjdziemy z założenia, że to my naszym sposobem myślenia tak naprawdę kreujemy to, co nas otacza, to i to w kontekście też Kopernika jest dosyć ważne, to wyobraź sobie, że kiedyś, gdy my myśleliśmy o naszym świecie jako tej płaskiej Ziemi, i wyobraź sobie, że i ona w naszej świadomości była płaska przez jakiś tam krótki czas pewnie nikt sobie nie wyobrażał, że coś jest dalej, tak? Ograniczało się to tylko do jakiegoś takiego niewielkiego obszaru. I rzeczywiście ten obszar, teraz sobie wyobraź, był taki. Mhm. Potem pierwsi, którzy poszli gdzieś dalej, jakby swoim aktem próby odkrycia dokonali faktu też kreacji tego wszystkiego, co było gdzieś dalej. Mhm. Potem dokonaliśmy pomiarów pewnych, które dały nam w tym obrazie już nie płaską Ziemię, jakąś taką praczetowską, tylko jakąś tam wygiętą. Potem Magellan opłynął tą Ziemię. Potem okazało się, że płynąc do Indii w drugą stronę, odkryliśmy Indian, którzy nie są z Indii, a prawdziwi Indianie są w Indii. Ale to wiemy, dobrze. O co chodzi. Wiemy, o co chodzi, ale nasz obraz wszechświata cały czas był taki, że Ziemia jest w środku, a wszystko tworzy te sfery, które tam otaczają Ziemię. I teraz popatrz, ten wszechświat, wyobraź sobie taką sytuację i wy sobie wyobraźcie, że my posuwając się coraz dalej w naszych jakby rozważaniach, w naszym uświadamianiu wszystkich dookoła, naszą myślą powodujemy, że ten wszechświat zmienia się tak, jak my go kreujemy. My jesteśmy kreatorami wszechświata. Wszechświat był rzeczywiście tym geocentrycznym układem, ale później Kopernik pokazał nam swój model, swoją jakby hipotezę, tak, dotyczącą, bo to nie była żadna, to było tylko jakaś matematyczna zabawa, aczkolwiek on w to mocno wierzył, tak, w ten układ wszechświata. On się okazał taki fizyczny, ale najpierw pojawił się na papierze. Wtedy, gdy on był na papierze, niewiele osób o tym myślało w ten sposób. Dopiero tych kilkadziesiąt lat po Koperniku, gdy zaczął o tym jakby rozważać i badać pewne sprawy Kepler, gdy Giordano Bruno zaczął o tym opowiadać dosyć głośno, gdy też zauważył przez swój teleskop podobieństwa w układzie na przykład księżyców Jowisza, które zostały odkryte przez Galileusza, zauważył te podobieństwa i skumał, że to rzeczywiście może być jakieś powielanie. Wtedy ten wszechświat nam się rozszerzył. Mhm. I teraz wyobraź sobie sytuację. On się dla nas rozszerzył, ale bo my wszyscy zakładamy, że on tam już był, tak? A być może on się dopiero pojawił. Dopiero rozrósł się. Zaczęliśmy używać coraz lepszych teleskopów. Odkryliśmy coraz więcej obiektów. I wszechświat i teraz mówi, oho, mają lepszy teleskop, muszę się bardziej postarać. Mają lepszy teleskop, muszę się bardziej postarać, dokładnie. Robią teleskop Hubble'a, no to kreujemy to. Jest kosmologia cała kreuje nam strasznie jakby rzeczywistość. Się musi pocić, patrząc na te wszystkie projekty. I teraz dochodzimy do tego, ja cały czas to jest taka, wiesz, ja mówię autoreklama, bo w innym opowiadaniu dochodzimy do tego, że te opowiadania
pewnie będą niedługo, nie? Natomiast dochodzimy do tego, że ten wszechświat rzeczywiście odpowiada na nasze wołania, bo mamy tak potężne teleskopy, że zaczynamy dostrzegać piksele. Mhm. Że to wszystko jest rzeczywiście obrazem, który jest nam wyświetlany. No ale tak. Nie, ale że... To by miało faktycznie sens, znaczy gdyby założyć, że żyjemy w jakiejś symulacji, no nie? No bo to no. Tak samo jak z grami komputerowymi, nie jest tak, że renderuje się cały świat, tak. Tylko ten obszar ten dla świat, oszczędności. My ten zakładamy, obszar, że on taki jest. Aczkolwiek, no wiadomo, że no, to jest troszkę bardziej subtelne, bo te rozważania na temat, wiesz, jakiejś tam interpretacji świata kwantowego, jest dużo tych interpretacji, tak. Naprawdę dużo. Jedną z nich jest właśnie ta Kopenhaska interpretacja, to poniekąd działa mniej więcej właśnie na takiej zasadzie, jak tutaj powiedziałeś, że to my jako świadome byty, jakieś nie tylko jako człowiek, ale generalnie świadomość jako taka kreuje w pewien sposób pod tym względem, że doprowadza do aktu obserwacji takiej czy innej. Tylko no, mówiąc obserwacja, oczywiście mamy na myśli tutaj, nie wiem, uderzenie cząstki o cząstkę i tak dalej. Natomiast z drugiej strony są interpretacje, które mówią, że wszechświat sam w sobie jest pewnym samoobserwującym się środowiskiem, ponieważ cały czas zachodzą jakieś interakcje pomiędzy cząstkami, ponieważ mamy na przykład tak. Tę, wiesz, pianę kwantową, gdzie tam to buzuje i tak dalej. I z drugiej strony, wiesz, no też, no na pewno, myślę, że 100% możemy powiedzieć, że to nie działa w ten sposób, że jak sobie pojawi się taki pan Kopernik i on stwierdzi, że świat wygląda w ten sposób, to świat nagle zaczyna tak działać, bo wystarczyłaby jedna osoba, żeby zmienić wizerunek tego, co znamy i co się sprawdza. I tak samo w momencie, kiedy pierwotne jakieś ludy wyobrażały sobie być może, bo nie wiemy tego, no ta płaska Ziemia to zawsze był jakiś taki mało realistyczny scenariusz, który gdzieś rozważały pewnie jakieś jednostki dosłownie. Jeżeli oni, ci pierwotni ludzie, postrzegali ten świat jako te najbliższe terytorium, nie wiedzieli, że jest to jakaś tam geoida zawieszona w przestrzeni kosmicznej, to jednak mimo wszystko cykl dnia i nocy i tak dalej następował. Tak, wszystko więc to też było... to nie jest tak, że mają wpływ na no, ale, rzeczywistość. Ale cykl nie? dnia i nocy jest... ustanowił ewidentnie ten pierwszy organizm. 7000 lat temu. No tak, faktycznie. Nie, tak więc to wiesz, wyglądało. Więc to fajne science fiction, to no, ale znaczy, jakby no, to znaczy, nie obserwujemy tak, tego rzeczywistości. Ja bym nie? chciał, żeby to od razu też wybrzmiało, bo zanim tam przejdziemy do jakichś innych jakby elementów związanych z Kopernikiem, to ta zasada kopernikańska, no jednak mimo wszystko, bo to taka zabawa, tak? Zabawa z wyobraźnią, to się nazywa partycypacyjna zasada antropiczna Johna Archibalda Wheelera, no właśnie, która mówi, że to my kreujemy jakby nasz wszechświat jako obserwatorzy. Bo wiesz, wyszliśmy właśnie od tej zasady antropicznej, ale warto też jakby tutaj, dlaczego warto zestawiać, żeby dawać możliwość tak. pobawienia się tym. Tak, oczywiście. Że z drugiej strony tutaj... zasada antropiczna mówi, że jakby zasady działania wszechświata, te wszystkie stałe i tak dalej, są takie, żebyśmy my mogli istnieć, a z drugiej strony tak samo sensowna jest zasada, która nie jest antropiczna, która mówi, że jesteśmy tacy, jesteśmy, ponieważ takie były zasady. Ale nie? popatrz, bo to jest też tak, że my to ma taki jakby też zabawowy sens, bo odkąd George Gamow tam w połowie lat 40. jakby termodynamicznie zajął się wszechświatem i tymi wszystkimi elementami, które związane były z ewolucją wszechświata i stwierdził, że na początku wszechświat był gęsty, bardzo gorący i że w momencie tym, który wtedy właśnie został nazwany wielkim wybuchem, powinno pozostać tło, on tak naprawdę dał zastrzyk, żeby tego tła szukać. No i zaczęto go szukać tam w 65 roku, zdaje się, Penzias i Wilson odkryli to promieniowanie tła, ale teraz zobacz, oni szukali tego, wcześniej nikt o tym nie wiedział, nikt nie myślał, tego nie było. Nie, no było, tylko po prostu no, nikt się nie zastanawia, co to jest. Ale w naszej świadomości tego nie było. No, a i dochodzimy nie do było w naszej świadomości. I dopiero gdy zaobserwowano to, to jakby dokonano aktu po pierwsze, jako odkrycia tego, ale też na swój sposób aktu kreacji, tego stanu. Ale kreacji w naszych świadomościach, no bo no, nie kreacji... Nie, oczywiście. Nie kreacji, właśnie o to mi chodzi, żeby zaznaczyć, bo za chwilę ktoś tutaj zacznie horoskopów wyszukiwać, wiesz, nie, tym, co nie, mówimy. Nie, nie, to, że chodzi nie, o pewną kreację w świadomości, a nie pewną kreację faktyczną, nazwijmy to, rzeczywistą, czymkolwiek ta rzeczywistość jest i jak ją zdefiniujemy. No nie, to nie jest tak, że ja dzisiaj usiądę i powiem, że w kosmosie jest, prawda, jakieś promieniowanie koska, które działa w ten sposób. Okej, mogę trafić, nie, że coś takiego kiedyś tam się odkryje,
ale jeżeli teraz bym wymyślił, że jest promieniowanie koska w kosmosie, że tak. Jak parówkę weźmiesz na zewnątrz, to ona zamieni się w bukiet kwiatów, to, no, to tak nie działa, nie? Parówka, nie? Wiemy, co się stanie z parówką, jak ją po prostu wystawimy na działanie promieniowania kosmicznego, cokolwiek innego. Ale teraz popatrz. Bo my mówimy o tym z taką wielką pewnością. Boże, natomiast wyślijmy parówkę w kosmos, nie? Natomiast tak, ale wyślijmy parówkę i sprawdźmy, ale wśród tego, znaczy, wiesz, no, tego 10 do tam 124 wszechświatów, które no. do tej pory powstały, jest dokładnie ten, w którym parówka zmienia się w kwiaty. No i jest prawo Koska, które mówi o parówce, która zmienia... To znaczy, też o której parówce mówiłeś, bo to jeszcze nie wiem, w którym wszechświecie. Słuchaj, to zakładając tylko i wyłącznie, że faktycznie coś takiego jak ten multiwszechświat istnieje, ale o tym już mówiliśmy, więc Natomiast nie, bo tym się nie wiem, ja właśnie nie wiem, na ile była to zabawa, na ile to się stało jakimś takim opisem poważnym. Myślę, że Wheeler... No, ciężko mi wyobrazić sobie, ale, że słuchaj, Wheeler będący fizykiem zobacz, w ten sposób. Nie? Słuchaj, przecież sam Sir Herman Bondi, który był kosmologiem i był steady state, ten stan stacjonarny, czyli wszechświat, który, tak jak Einstein, zresztą nie wierzył, że wszechświat się rozszerza. Kiedyś tak się wyobrażało wszechświat. A z drugiej strony wyobrażano sobie wszechświat na przykład i były takie modele, gdzie wszechświat się rozszerzał, a gęstość materii wciąż pozostaje taka sama. I były pytania, ja już nie pamiętam, który z kosmologów było pytanie, też właśnie on był zwolennikiem wszechświata, który się rozszerza, bo wtedy już wiedziano, że się rozszerza, ale gęstość, bo z wyliczeń wychodziło, że żeby to ten stały tempo rozszerzania, ta gęstość musi pozostać w stałym i zadano mu pytanie, no ale jak to? No ta materia jest i wszechświat się rozszerza, gęstość pozostaje, czyli całkowita masa wszechświata rośnie, to skąd ta materia się bierze? Mm-hmm. No znikąd, robi się po prostu. Jest kreowana. Bez przerwy następuje akt kreacji materii. Tak rozwiązywano problemy i dzisiaj wiele problemów w nauce też rozwiązuje się w sposób taki pryncypialny, że po prostu pojawia się jakieś założenie, dla którego później ewentualnie szuka się rozwiązania doświadczalnego albo obserwacyjnego. Jest wiele gałęzi, choćby kosmologii, gdzie rozważania są czysto stricte teoretyczne. Zobacz, stricte teoretyczne są rozważania i wciąż są na temat tego, jak masa wszechświata jest rozłożona. 4% materii barionowej, którą obserwujemy, ileś tam 20% tak zwanej ciemnej materii, gdzie my tak naprawdę mamy jakieś tam pośrednie obserwacje, które jak się okazuje mogą wynikać z innych rzeczy, z innych jakby zupełnie kwestii, choćby tego, że nie do końca być może teoria grawitacji Einsteina... Ciemna materia, ciemna energia to są ewidentnie protezy, po prostu my nie wiemy, co to jest. My szukamy tej planety Wulkan, po to, żeby rozwiązać sytuację, bo nie do końca wiemy, czy nasze prawa fizyki dobrze są przez nas ogarniane, więc my tak naprawdę... No tak, ale pewne rzeczy obserwujemy. To nie jest tak, że my dzisiaj jesteśmy jako te dzieci we mgle, bo pewne obserwacje jesteśmy w stanie poczynić i no obserwujemy jednak, że nie wystarczy tylko pomyśleć o tym, że mam tutaj, prawda, coś i to coś mi się pojawia. No. Więc chodzi mi tylko o to, że wiesz, że zasada antropiczna w takiej najbardziej hardkorowej wersji, tak jak na przykład tutaj pokazałeś scenariusz ewentualnie science fiction, no to raczej jest scenariusz science fiction. Wiadomo, jak to w nauce, nigdy nie możemy czegoś wykluczyć, no ale jednak zazwyczaj świat się poddaje takiemu próbkowaniu brzytwą Okama. No i myślę, że... I to jest bardzo skrajnie, nie? Brzytwa się ledwo ruszy oczywiście, i to odpada. Oczywiście, ja puszczam to oczko, Dlatego chcę koncertu Live Aid Freddie Mercury. Dlatego właśnie chcę tutaj zaznaczyć, żeby nie umknęło to puszczenie oczka, bo wiesz, ludzie są podatni w dzisiejszych czasach, zauważyłem na takie rzeczy i za chwilę będziesz miał, że naukowiec mówi, że wystarczy pomyśleć. Dlatego co wiemy jakby... Też nie możemy powiedzieć na pewno, bo nic nie możemy powiedzieć. Ale wiesz, są pewne prawdopodobieństwa, no nie? I prawdopodobieństwo, że jest dokładnie tak samo, jest prawie że bliskie zeru. Nie jest zerowe, bo nic nie jest zerowe. Dlatego nigdy, ale dzisiaj dąży do zera, bym powiedział. We współczesnej kosmologii mówimy o tym, że wszechświat jest jednorodny i izotropowy.
aczkolwiek badania tam pokazują jakieś odstępstwa, ale generalnie tak się stwierdza, czyli wszędzie taki sam i w każdym kierunku taki sam i co więcej, że rządzi tym zasada kopernikańska wymyślona przez Bondiego, tego kosmologa od stanu stacjonarnego, który tam w latach 50., 60. działał, on to powołał, bo Kopernik absolutnie, on nie nazwał nic swoją zasadą, on nawet nie postulował tego w żaden sposób, natomiast, że prawa fizyki w całym znanym nam wszechświecie wszędzie działają tak samo. To jest jakby ta zasada kopernikańska, że my jakbyśmy nagle przenieśli się do innego, zupełnie innej galaktyki, tam nie wiadomo jakiej, to tam będzie tak samo. To stała grawitacyjna będzie taka sama, stała Planka będzie taka sama i prędkość światła będzie taka sama. I stała subtelna też. Stała subtelna i subtelnie będziemy mogli gładzić się po obrótce. Dokładnie, tak samo jak tu. Także i to jest chyba ta największa rzecz, którą Kopernik nieświadomie, ale swoją pracą nam zostawił, sprezentował nam zasadę kopernikańską, która dzisiaj jest elementem, który jest na twardo wpisany w metodologię naukową, bo my dzisiaj cokolwiek robimy, jakiekolwiek podejmujemy działania, bo to jest znamienite i to też chyba powinno nam się, ja nie wiem, czy to jest najlepsze, bo czasami takie odstępstwa dają nam, wiesz, takie genialne jakby pomysły. Gdyby Einstein brnął w to wszystko, co tam zostawił mu Newton, to nie byłoby szczególnej i ogólnej teorii względności. Jasne, że tak. Natomiast Einstein myślał niekonwencjonalnie, dlatego ja tak, wiesz, tak trochę tutaj może kpiąco o tej zasadzie antropicznej zacząłem mówić i o tym, że to my kreujemy wszechświat, bo może jest trochę inaczej niż myślimy, może to będzie wyglądać jeśli inaczej. Jeśli żyjemy w symulacji, to pewnie tak jest, nie? To jakby pokazałem ci już wiele, że tak powiem, dowodów na to, że no żyjemy pokazałeś w mi dowody, ojeny, więc... o matko, jakie to były dowody. To były potężne dowody. Jeny, tak gigantyczne dowody. Zobacz, jeden jest na koszulce, ja pokazuję, jaki to dokładnie, jest dokładnie, taki jest dowód, nie? Taki na jest to, dowód. Że to jest symulacja, bo normalnie nie ma takich i to my kreujemy dowodów. Wszystko. Dobra, ale lećmy do Kopernika, bo to o nim dzisiejszy jest tak, odcinek. Zostawił nam metodologię nauki i cokolwiek, żeby skończyć jeszcze to zdanie, i cokolwiek byśmy nie robili w nauce, to ta zasada kopernikańska z tyłu głowy jest. Dobrze, że jest. Czasami może niektórzy o niej zapomną i może coś się zadzieje. Natomiast Kopernik, żeby to dobrze jakby rozkminić, on się urodził w lutym już. W lutym, 19 lutego. Ja właśnie nie wiem, on tam w tych księgach został zapisany. To jest data taka wydedukowana, tak? Bo tam nie, zazwyczaj nie, były jakieś problemy. Niekoniecznie prawdziwa. W 1473 roku, więc w momencie, gdy odkrywano Amerykę w 1492 i to jest ta płyta Vangelisa, która jest ścieżką dźwiękową do filmu, to Kopernik miał 19 lat. 19 lat. I już i tak sobie stał i mówi, ależ ta Ziemia jest wielka, to na pewno kosmos jest też wielki. Na pewno geoida. I na pewno geoida. Nie wiem, co to znaczy, ale takie mi przyszło do głowy takie słowo. I tak będziemy to geoida. Nazywać. Czy są tu? Tak, są. Tak, to jest to. Urodził się. To, co miał... Ja nie wiem, czy to można tak mówić, bo tą postać Kopernika, ja bym chciał, żeby ją tak zaczarować, żeby on rzeczywiście pozostał dla tych, którzy może niekoniecznie się interesują Mikołajem Kopernikiem. Zresztą my też jakoś tam się mało interesujemy, od czasu do czasu go wspominamy. Czasem budzę się, tak mówię, ach, Mikołaj, nie? Ale tak na co dzień Mikołaj, nie myślę o nim. Mikołaj. Dokładnie, nie myślę o nim na co dzień. Miał więcej szczęścia niż rozumu. Poważnie. Miał dzisiaj byłoby to nie do pomyślenia, ale jego ojciec, też Mikołaj, tak,
Mikołaj Koper. Nazwisko, bo oni ze Śląska pochodzili. Nazwisko wywodzi się od tego, że ojciec był tym kupcem i w jego rodzinie tam się koperem, tak? Czyli koperkiem. Miedzią. Handlowali koperkiem na młode ziemniaczki, których jeszcze nie było, bo dopiero 19 lat jak miał. Ale oni już wiedzieli. Oni już wiedzieli i koperek. Mieli cynk. Tak. Tak. On miedzi pewnie, tak? Tak, mama była Barbara z domu Wacenrode. Mhm. I mama miała brata. Miała brata Łukasza. I zaraz powiem, dlaczego to było takie ważne. Mhm. Dlatego, że w 1485 roku zmarł ojciec Kopernika i faktyczną opiekę nad Mikołajem podjął jego wuj, Łukasz Wacenrode. Mhm. Łukasz Wacenrode, który 4 lata później, po tym jak został prawnym i takim faktycznym opiekunem i tym, który wyznacza jakby ścieżki młodemu Mikołajowi, 4 lata potem został biskupem warmińskim. Mhm. Bardzo ważna postać i tak dla was, pod Olsztynem jest taka miejscowość Bałdy i w Bałdach są wrota Warmii. Mm. I jest tam taki trakt biskupi, bo dokładnie w tamtym miejscu, my mamy nasz radioteleskop Lofar jakiś 1,5 kilometra, może coś obok, 2 kilometry od tego miejsca, które nazywa się właśnie tym traktem biskupim. W miejscu, gdzie faktycznie biskupi wjeżdżali, tak? Tam jest taka brama i każdy z biskupów warmińskich ma swoją tablicę i swój taki wielki głaz. Mhm. I to jest dosyć długi trakt, bo on, wiesz, tych biskupów, idąc tam, cofamy się w czasie. Można poczytać o tych biskupach, tych kolejnych, wiesz, od tych, którzy aktualnie są biskupami, tych, którzy jeszcze żyją, są emerytami, aż cofamy się w czasie i gdzieś tam kilometr dalej dochodzimy do Łukasza Wacenrode. Mhm. To była bardzo ważna postać. To była postać absolutnie znacząca, bardzo mocna, no, hierarcha kościelny na najwyższym stolcu. Czyli generalnie Kopernik po prostu miał dobre plecy. Nawet swego czasu, bo to też bardzo ważne, Kopernik w swojej historii, tak, został powołany na stanowisko zarządcy dóbr kapituły warmińskiej i zarządzał tak naprawdę no, tym wszystkim, co stanowiło majątek kościoła. On rozdzielał ziemię chłopom, którzy musieli tam coś uprawiać. On nadawał tę ziemię. Zresztą tam pamiętam kiedyś takie mieliśmy spotkanie i fragmenty z tego tłumaczone, że tam Janowi jakiemuś, no nie, daje tam 4 morgi i więcej nic. Kopernik wszystko zapisywał. Ale był dobrym, jak na tamte czasy, oczywiście ekonomistą też. O tym jeszcze powiemy, bo to jest jedno z najważniejszych. Wiedział, znowu, jak rozdawać. Słuchaj, a właściwie nadawać. Mój drogi, o ekonomii powiemy i tutaj też mam coś dla ciebie związanego z ekonomią. Taki drobny upominek, może się uda to przykleić. Stówkę. Nie, ja dostałem, bo w roku Kopernika, to się przyznam, bez bicia, dostałem od pana z banku podczas wykładu, który miałem. Zostałem zaproszony na wykład w urodziny Kopernika i pan mi dał taki banknot, tam chyba 20-złotowy, który jest w niskim nakładzie właśnie z Kopernikiem. Mhm. Takiej fajnej okładce, w takim, wiesz, z książeczką, z takim fajną. Jeszcze były takie monety z bursztynem w środku, ale to z kolei już tam ledwie 100 sztuk. Nie jestem tak zacny, żeby taką monetę dostać. Natomiast wracając do tego... Co, nie jesteś zacny? Panie z banku, jak to? Pan Leszek nie dostał panie monety... Panie z banku! Panie z banku, nie dostał, kurczę, monety z bursztynem? Nie zabrałem tego banknotu, ale poczekaj, jeszcze troszeczkę. Więc... Tak, on pobierał nauki szkolne w Toruniu, a potem w gimnazjum we Włocławku.
Tak? O, to niedaleko. Pod Toruniem, tak, niedaleko. To też jest ważne dla tych, myślę, że wszyscy z Torunia wiedzą, tak? Bo Toruń bardzo tak mocno zawładnął, przygarnął sobie. Zawłaszczył, o tak, Kopernika, tam ten pomnik taki jest najbardziej chyba znany na Starówce. Też te Kopernik to jest nazwa tego zakładu, który pierniki robi i jakoś tak o tym, ten Kopernik jest mocno w przestrzeni. Natomiast no, całe dorosłe życie spędził na Warmii, między innymi w Olsztynie, w Lidzbarku, ale głównie we Fromborku. Mhm. I to Frombork jest tym miejscem, które najbardziej wiąże się z Kopernikiem, no ale to jest też kwestia tego, jak świadomość została mocno jakby... Zwycięzcy piszą historię. Dokładnie. No więc... To, co było bardzo ważne, w momencie, gdy przejął pieczę nad wychowaniem Kopernika Łukasz Wacenrode, gdy został biskupem, to natychmiast Kopernik no, poszedł na Akademię Krakowską, dzisiaj UJ, tak, UJ, i tam zaczął studia. Tam jego pierwszym nauczycielem, mistrzem był Wojciech Zbrudzewa. Kopernik już wcześniej interesował się astronomią, bo w tym Włocławku tam miał też nauczyciela, który troszkę tą astronomią go zainteresował. Wojciech Zbrudzewa był też zainteresowany, ale matematyką, astronomią, uzyskał tytuł magistra. No i to było normalne i wtedy ludzie, którzy posiadali jakiś majątek, no a któż nie posiadał majątku jak biskup, no to musiał swojego krewniaka. To jest takie, jak to się taka... Nepotyzm, tak. To jest przykład nepotyzmu naprawdę dużego, ale wtedy było to normalne. Dzisiaj nie, dzisiaj to zwalczamy, aczkolwiek jest to obecne absolutnie. Ja obserwuję na tych najwyższych szczeblach jakby, gdzie się rozdaje stanowiska, jest to też normalne, tylko dzisiaj się to jakoś tam dziwnie woaluje i dzisiaj ukrywa. Dzisiaj się mówi, że żona to nie rodzina, teść to nie rodzina i tak dalej. Dokładnie. Wyjechał w 1496 roku i głównie w Italii, tak, przebywał. W Bolonii studia prawnicze odbywał. Zapisał się, co nie było dziwne wtedy. To też, żeby tego nie traktować źle, ale wtedy wszyscy i Czesi, i Polacy zapisywali się, podając narodowość niemiecką. Mhm. Tak wtedy było, jakby, no taki był obyczaj, nie podawano narodowości innej, czyli Polacy, Czesi, Węgrzy, do nacje, nie? To wtedy nacja była. Ale no, niemiecka? Tak. Niemców nie było jeszcze. No, wtedy no, germańska, no jakkolwiek, no dzisiaj mówimy niemiecka, no uwspółcześniamy tak te fakty. Dobra, taki on niemiecki jak polski, na to wychodzi. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Polskie stworzyło go, wydało go... Polskiego wydało plemię. Plemię. Leszku. Wydało. No. Komu? Wydaliśmy go komuś. Ktoś go szukał. Dobra. Nie, naprawdę. A to żeby też pani profesor Wilhelmina Iwanowska, ona ten wierszyk, taki, którego nas uczono w szkołach, on się tak naprawdę w tej formie narodził w czasie wojny, kiedy tą polskość Kopernika pod ziemię walczyło, przyklejając te tablice, tak, zmieniając, że Polak, tak, ale i tak dalej. Ciężko mówić o Polsce tam, gdzie on mieszkał, ale to jakby nie się wiąże. Nie, jest to, Polski i tyle, i zostawmy to, znaczy, to, tak, po co to grzebać. To jest też ważne. Co to zmienia? Ważne w kontekście tej zasady kosmologicznej, ważne jest to, że dawniej, jeszcze przed wojną, mówiono, wstrzymał słońce, ruszył ziemię i odsunął gwiazdy w dal. Co jest takie bliższe takiej idei. I to, co Kopernik sam napisał, to powinno być też waszym mottem. A cóż piękniejszego nad niebo? Nie, Leszku, musisz to głębszym głosem, postaraj się. A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko piękne? Proszę bardzo. To, co jest bardzo ważne, że Kopernik studiował prawo, ale prawo oczywiście kanoniczne. Uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego, czyli był doktorem. Czyli wiedział, jak karać, jak ktoś przeciwko kościołowi występuje. I został mianowany kanonikiem w 1497 roku.
No właśnie, bo on nie był, mówi się, że był księdzem, ale nie był do końca księdzem. Nigdy nie złożył tylko śluby diakońskie, ale nigdy nie złożył ślubów i nie przyjął święceń kapłańskich. Tak, dokładnie. Gdy zaproponowano mu, bo był taki okres, gdzie zaproponowano mu biskupstwo, wtedy musiałby to przyjąć. Aczkolwiek wtedy jego status był taki, że on, co też jeszcze opowiemy o tym, troszeczkę taka trochę pikantniejsza historia z życia Kopernika, ale... To będzie w tym dodatkowym materiale pikantna historia, także... No tam ona jest taka powszechnie znana, natomiast on nie mógł przyjąć już ślubów, bo skoro złożył śluby diakońskie, ale nie był księdzem oficjalnie, czyli ślubów kapłańskich nie złożył, ale już nie mógł złożyć ślubów małżeńskich. Zresztą to było nie do pomyślenia, żeby takie osoby wtedy nie można było. Nawet bez... To przecież tutaj kiedyś rozmawialiśmy, mówiąc o uczonych, to warto przywołać żyjącego troszeczkę później i w troszkę innym miejscu Isaaca Newtona, giganta nauki, który w momencie, gdy dostał pracę w Cambridge, w uniwersytecie, zerwał narzeczeństwo, tak? Bo już był zaręczony, zerwał te zaręczyny. Bo było nie do pomyślenia, żeby naukowiec pracujący w uczelni, żeby miał żonę. To wtedy... Co za czasy, nie? No wtedy były tak, inne czasy, aczkolwiek troszkę później to też tak było, bo jeden z uczonych, nie pomnę który, ale cofnijcie się do tego odcinka, gdzie o uczonych na wesoło opowiadamy, on właśnie, gdy dowiedział się, że jego doktorant zaręczył się, no mówi, szkoda, był z niego tak zdolny człowiek. To tak niestety to wyglądało. W 1500 roku odbywał praktyki, te właśnie prawnicze, związane z jego studiami w Watykanie. Mhm. Także on koneksje miał bardzo, bardzo szerokie. No dokładnie, to był, był Elon Musk tamtych czasów. Tak, to i wtedy... Ojciec posiadający kopalnię złota czy diamentów, czy co? Nie, no to ojciec... To tutaj masz znowu tego Wacenrodę, który był biskupem, tak, i też i Kopernik dzięki tym studiom, on poznał wiele znanych osobowości. To tak samo jak biskup i później kardynał Świnka za czasów Łokietka, troszkę wcześniej. On dzięki temu, że studiował, to znał wszystkich. On znał papieży późniejszych. Mnóstwo rzeczy... Po dziś dzień oficjele kościelni to są de facto politycy przecież. Tylko, że dzisiaj już no jednak mimo wszystko mają mniejszy wpływ niż mieli wtedy. W Polsce też już, mimo że tutaj u nas troszeczkę ten romans tam kościoła z państwem jest, ale jest ta rozdzielczość. To w ogóle bez porównania jest tym, co było wtedy. Kiedyś... Słuchaj, zanim przejdziemy dalej, bo wgryzamy się w Kopernika, w tego piernika Kopernika, ale mamy tutaj sporo książek fajnych, żebyśmy nie pominęli. I to książki... Nie są to książki związane z Kopernikiem. I teraz Kopernik spopuje. Jedyna rzecz taka naprawdę z Kopernikiem związana, bo książek o Koperniku, no możecie sobie poszukać, ale to nie są powieści, nie. Jedyne opowiadanie, Jezu, ja ciągle mówię o tym, a to ciekawe, co się zadzieje. Ja o Koperniku napisałem opowiadanie SF, które będzie. Natomiast płytę przewidując, że w 23 roku będzie rok Kopernika, płytę nagrał Przemysław Ruć. Tu podpisany jest też Robert Szaj, aczkolwiek on tylko takim menadżerem był, bo nie wiem, czy on coś tam grał, czy nie. Na grzebieniu Robert grał. Pozdrawiamy Roberta na Tak, Robert grał na grzebieniu. I to jestem w stanie w 100% powiedzieć, że grzebień był czysty, bo on ma tę czaszkę podobną do ciebie. No tak, faktycznie. Robert jest, pozdrawiamy go, jest szefem telewizji Nauka i mocno jest osadzony w Koperniku, więc te kopernikańskie rzeczy bardzo, bardzo ceni. Ja akurat dostałem złotą płytę, taką w złotej barwie. Jest też czarna. Ja nie wiem, czy one są gdzieś dostępne. Na pewno na streamingu, na jakimś tam Bandcampie czy gdzieś można kupić wersję elektroniczną. Być może jest gdzieś wersja CD, jest także wydana. Mm-hmm. Płyta jest zacna, bardzo fajna, sympatyczna. Szukam nakładu, ale nie widzę.
Tak, jest The Cathedral, nie, bo to jest płyta, która była wydana przez fundację Nikolaus Copernicus. Jest tu napisane. I ona nie wiem, czy była tak szeroko sprzedawana, chyba jest w wersji kompaktowej. Natomiast, no Ruć gra jak zawsze dobrze, jest utwór Pavimentum, bo Kopernik, nie wiem, czy wiecie, ale on na starość kupił sobie, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, za 175 tych tam ówczesnych monet srebrnych albo złotych, kupił sobie wieżę we Fromborku. Ale nie hi-fi. Nie, tak, hi-fi. I puszczał sobie płytę Rudzia. Nie, kupił sobie wieżę, w której tam mieszkał, tak? I tam sobie urządził te swoje gabinety. Jak prawdziwy mag. Tak, płyta jest zacna i zostawmy, zostańmy przy tym. A ja zobaczę, czy można jej posłuchać w ogóle, bo wiesz, no, mówimy, poszukaj. A się okaże, że nie można. Natomiast tak, to, co jest też ważne w życiorysie Kopernika, bo... Mogę się teraz pochwalić? Możesz się pochwalić. Ja szukam płyty. Akademia Umiejętności Miasta Kraków i Rada Miasta Kraków co 5 lat przyznaje nagrody w 7 dyscyplinach, które reprezentował Mikołaj Kopernik. I to jest, jak już się pewnie zorientowaliście, to jest prawo, oczywiście astronomia, matematyka, o czym jeszcze będziemy mówić, ekonomia, geografia, proszę, medycyna i mein lieber Freund, dostałem taką nagrodę od, piękna była ceremonia, dostałem właśnie w astronomii, bardzo jest to zacne, za tam pewne prace związane z maserami, to było tam, no, kilka osób z obserwatorium w Piwnicach. Byłem jednym z tych właśnie laureatów i taką nagrodę dostałem. Ale odbierali tam też ekonomiści inni co 5 lat. Nie? To gratulacje. Nie jest... Dziękuję bardzo. Powinienem przywieźć, może się pochwalić, ale to nie jest możesz ważne. Zrobić zdjęcie, wrzucimy. Tak, natomiast zrobię... Kopernikus jest na Bandcampie Przemysława Rudzia, więc jak wpiszecie sobie Przemysław Rudzi Kopernikus, to sobie posłuchacie. Tak, jest i można tego posłuchać. Na stronie takiej generator.pl, to jest taki duży sklep z muzyką elektroniczną, być może jest ta płyta, a może nie. Słuchajcie, zdolni są, to znajdą. Tak, oczywiście, wystarczy. Dobra. Bardzo fajna, zresztą Ruć tam nagrywa co jakiś czas, natomiast on jeszcze jedno, o kurczę, nie wziąłem, bo ze Skulenem i Kopernikiem przez wieki on jeszcze jedną płytę nagrał, a ja jej nie zabrałem, ale tylko jako kompakt ona wyszła. A czemu Conan? Bo to takie się, bo Kopernik generalnie żył w tych czasach, gdzie było takie, tam kończyło się średniowiecze, jeszcze z mieczami chodzili, w zbrojach, nie? I takie były rzeczy. I takie książki wziąłem, że to Conan to chodził w zbroi, z mieczem i walczył. No ciekawe połączenie jest. I być może w świecie Conana, w Cymerii, był ktoś taki jak Kopernik. Oni się wtedy nazywali magami. Konarnik. Okej, okay, dobra, to konamy z głowy w takim razie. Ale nie, no bo słuchaj, nie, żeby nie było. Wakacyjny odcinek pełną gębą. Robert Howard to jest naprawdę zacny pisarz. Naprawdę wspaniały, on młodo zmarł. Nie no, słuchaj, już Conana już chwaliliśmy w naszych odcinkach, tak, to jakby oczywiste. Wziąłem, on zresztą jest ten twórcą postaci Kane'a, takiego tam też zabójcy, Kula z Atlantydy i paru innych, ale Conan jest jego taką najważniejszą postacią. O Jezu, najważniejsza jego postać to jest Turlock O'Brien. Okay. To jest, jak ja czytałem to opowiadanie pierwszy raz, Howarda, to było niesamowite, bo Turlock O'Brien był takim to był taki wojownik, tak potężny, tak wspaniały, tak wielki, że gdy się urodził, rzucono go jako takiego noworodka w śnieżną zaspę, żeby sprawdzić, czy ma prawo do życia. Przeżył. Miał kilka godzin w zaspie. A gdy był tam już takim młodzieńcem, to potrafił zamęczyć konia w biegu, biegnąc obok.
Prawie jak Kopernik, dlatego wracamy do niego. Kopernik też potrafił zamęczyć konia. Dokładnie tak. Opowieściami o odkryciach kosmosu. Mówi, koniu, te gwiazdy, tam są inne planety, a koń wtedy... Koń przegryzał sobie kopyta aortę. Do góry, tak? Ekonomia. Dobrze. To znaczy najpierw jeszcze... jeszcze edukacja. Jeszcze, tak, on w 1501 roku z kolei do Padwy. W 1503 został w Ferrarze. O, też wyślę wam to zdjęcie, bo jestem w Ferrarze, byłem tam w Bolonii, w Ferrarze na konferencji, pojechałem specjalnie do Ferrary, żeby być, zrobić sobie zdjęcie w tym miejscu, gdzie Kopernik mieszkał. W knajpie, która jest tam cały czas. Cały czas od 1470 któregoś roku ta knajpa jest i jest ciągle czynna. Został doktorem i studiował medycynę. To jest bardzo ważne, bo później został lekarzem biskupów warmińskich, był lekarzem swojego wuja, lekarzem wielu zacnych ludzi, którzy przyjeżdżali i on rzeczywiście leczył, no jak na tamte czasy, no to z wielkim sukcesem. To też warto gdzieś tam zaznaczyć, jak się mówiło, ludzie renesansu, nie? Czyli tacy, tak, którzy byli wykształceni wszechstronnie i tak dalej, że jednak dzisiejsze wykształcenie, a tamtejsze wykształcenie, to troszeczkę inne wykształcenie, bo wtedy tej wiedzy specjalistycznej nie było aż tak dużo jak teraz. Dzisiaj to wiesz, wielokrotnie powtarzamy, że czasami się fizyk z fizykiem spotka, ale na różnych polach tak, fizyki i się działają, nie dogadają. I się nie dogadają, bo ten nie rozumie, co tamten robi, a tamten co robił tak, ten pierwszy. Natomiast wtedy ta wiedza nie była aż tak dogłębnie poznana, więc można natomiast było faktycznie, człowiek był w stanie jako człowiek być i lekarzem, i ekonomistą, i tak, fizykiem, i prawda, matematykiem. Wystarczyło, że miał otwarty umysł, że miał jakby taką smykałkę. No i możliwości. I możliwości. Jak był chłopem, to nie no za bardzo. No bo ta medycyna, no troszkę o tych ziołach się poduczył, tam je w tym moździerzu utłukł, dodał... Jak zęba wyrwać. Skrzydła nietoperza, tak. Guanowęża. I... Guanowęża. Latającego. Latającego. O jakim myślałeś? Nie, no musi być latający okay, jak guano. Dobrze, to teraz weźmy, przejdźmy, bo ta edukacja no, trwała i on i przyniosła jakby znamienne rezultaty. Zresztą później, nawet nie edukując się jakoś bardzo, Kopernik też brał udział w tworzeniu pierwszej mapy Polski. On całą Warmię objechał jako ten zarządca, dbając właśnie o to, żeby ci chłopi, tak, ci, którzy tam obrabiają pola, żeby tę dziesięcinę płacili. Był też... Czyli poborca podatkowy. Był też był na tyle mądrym i rozgarniętym człowiekiem, że brał udział w organizacji obrony zamku w Olsztynie, gdzie przebywał kilka razy i tam też w Olsztynie znajduje się ten chyba ta najważniejsza pamiątka po Koperniku, ale to później jeszcze o tym troszeczkę powiem, ale żeby te jego talenty nie, wyszły, on był tym głównym, który doglądał opatrywania murów, tak, i tego, żeby, wiesz, krzyżacy nie zdobyli Olsztyna i Olsztyn nigdy nie został przez krzyżaków wzięty. Natomiast zaczął jako już ten człowiek, który się zajmuje tymi pieniędzmi, on te pieniądze liczył, on w tych pieniądzach siedział, więc bardzo mocno pochłonęła go kwestia ekonomiki i ekonomia stała się jego wielkim konikiem, no i no, był twórcą teorii o tym, że zły pieniądz tak, wypiera dobry. Dokładnie, zaraz do tego dojdziemy, bo jego pierwsza wersja traktatu to już 1517 rok. To jest traktat monetarny rozmyślania. Potem traktat o monetach, natomiast w 1522 roku on przedstawił swoją propozycję reformy monetarnej. Przedstawił ją w Grudziądzu i to była też wielka jakby uroczystość, dlatego że to jest, no była znowuż okrągła rocznica, tak, 22 rok, tak, 500. rocznica przedstawienia tego swojego pomysłu, gdzie zostało po raz pierwszy wyartykułowane coś, co dzisiaj nazywamy prawem Kopernika Greshama. Gresham też wielki ekonomista i to jest to, że zła moneta wypiera dobrą. I teraz, jeszcze, żeby jakby zamknąć cykl, to Kopernik wydaje w 1528 roku swoje
wielkie dzieło ekonomiczne, tak naprawdę wielkie, no to była taka tam broszura Sposób bicia monety, gdzie pokazuje... Nic nie powiedziałem, nawet się nie uśmiechnąłem. Dobrze, sposób bicia monety, to może mi w głowie tak wierzę, że monetę trzeba posadzić i ją tak bić. Tak, wakacyjnie trzeba bić monetę i pozwól, że wstanę na moment. Dobrze, Leszek wstaje na moment, moi drodzy. Przypominam, że to jest wakacyjny odcinek, więc więcej nam można. Wszystko dzieje, sięgam do portfela. Sięga do portfela, wyjmie złą monetę, podejrzewam. Tak. Uwaga, uwaga. Wyciągam złą monetę, która wyprze dobrą. To wyciągnij też dobrą, żebyśmy mogli ją wyprzeć. To jest tutaj dla astrofazy pamiątkowa moneta. Matko Święta. Z Mikołajem Kapiernikiem. To jest ta dobra moneta. Co mu się stało w twarz? Widzieliście to? Bo to jest moneta bita. Miał wypadek. To jest moneta zbita. No bo jak ja przeczytałem sposób bicia monety, to najpierw ją zbiłem. Kopernici Novenia Quator Warmia. No i co to znaczy? Kopernikański Quator, no to będzie ćwiartka jakaś, nie? Ćwiartka, a Novenia coś z nowym. Nowa ćwiartka trzeba kupić i wypić za zdrowie Kopernika. Dokładnie. Nie namawiamy, aczkolwiek... Otworzę. Tak, otwórz, zobacz. Proszę bardzo. Novenia. Tak. Copernici Novenia Quator. Ja kiedyś miałem łacinę, wiesz, w szkole. A. Ale to tak tam. No dobra, nie wiem, nie zastanawiałem się, po prostu taka moneta. Rok Mikołaja Kopernika na Warmii i Mazurach 2023. Tak, proszę, to jest. I to jest prezent dla nas? Tak, to jest prezent. Prezent tutaj. Dziękujemy w takim razie. Trzeba będzie gdzieś. Może przykleimy. Przykleimy Kopernika. No, szkoda, bo jest awers i rewers bardzo ładny. To dziękuję bardzo. No, tak, żeby się ten. Żeby się zrobimy tutaj później zdjęcie i będzie na socjale. To o. Się wrzuci. O, na razie postawimy tutaj. Będzie na socjal dla pana Braza. Dokładnie, będzie na socjal dla Braza. I kupi sobie kebaba za tą monetę. Ciekawe, czy coś można. Ona nie ma, bo to jest medal, to nie jest moneta. To jest taki mikromedal. Myślę, że ma wartość sentymentalną. No ma, myślę, że jakąś tam wartość ma, ale to tam nie jest istotne. Pieniądz gorszy wypiera lepszy. I teraz pytanie, bo Kopernik zauważył kilka, jako ekonomista zauważył kilka rzeczy. I o co w tym chodzi, że pieniądz gorszy wypiera lepszy? Wyobraźmy sobie, że w obiegu mamy złotówki. Tak. I jedna złotówka będzie ze złota, a druga będzie kawałkiem papieru z napisem 1 złoty. I jedno i drugie ma wartość tego złota. Mhm. Ale pewne jakby procesy ekonomiczne powodują, że my bardziej ufamy kruszcowi i chowamy tę monetę na gorsze czasy, natomiast wydajemy ten papier, czyli gromadzimy. On zauważył, że kupcy, z którymi ma do czynienia i miał do czynienia jego ojciec, który był kupcem, kupcy zabierają monety złote ze sobą i wywożą. Natomiast zostawiają monety z gorszego kruszcu. Które były takim trochę fiducjarnym tym walutą. One miały niby tę samą wartość. Ale to jest tylko obietnica, że jest. Ale to jest wartość. Tak, bo złoto ma wartość złota. No zresztą dzisiaj, jeżeli ktoś chce oszczędzać tak naprawdę i nie chce być zaskakiwany przez jakieś tam inflacje, inne rzeczy, no to też gromadzi coś, czego wartość od wieków się jakby trzyma zawsze. Czyli jakieś tam kamienie szlachetne, nie wiem, jakiś właśnie kruszec, tak? No złoto generalnie od wielu dekad idzie w górę, mimo tam jakichś wahnięć. Tak, teraz była taka sytuacja właśnie podczas wojny w Ukrainie, jak się tak rozpętała, wiesz, mocno właśnie, kiedy to było, rok temu, tak? W lutym. No to złoto momentalnie kilkanaście procent w górę poszło, nie? Inną sprawę on zaproponował tam w tym sposobie bicia monety i w tych swoich reformach, że ktoś, kto wypuszcza pieniądz, nie może na tym zyskać. Bo pieniądz jest ekwiwalentem. My o tym zapominamy. Dzisiaj prawo Kopernika Kryszama nie działa, bo wypuszczane są puste pieniądze, które nie mają żadnego pokrycia w dobrach czy w usługach. Kiedyś Amerykanie, gdy produkowali dolar, to za każdego wypuszczonego dolara w tych swoich tam sejfach równowartość w złocie przechowywali.
To nawet było chyba na dolarze napisane, że to jest tam równowartość złocie. Tak. No. Natomiast potem zaczęli wypuszczać i dzisiaj jest tam, jak się szacuje, kilka razy więcej dolarów niż ekwiwalentów w towarach. No tak, bo dzisiaj, wiesz, dzisiaj gospodarka jest oparta na długu bardziej niż na kruszcu, nie? Ale tak. Dzięki temu jakby to niesie to ze sobą większe ryzyko różnych kryzysów, które się co jakiś czas tam dzieją, ale też większe możliwości. Więc to znaczy, jakby, no ten postęp, nie który bylibyśmy jest... tu, gdzie jesteśmy, gdybyśmy dalej byli w oparciu o kruszec. Oczywiście tak, ale... Więc są plusy dodatnie i plusy ujemne. Tak, no, zwykle. No jest tego, no on właśnie mówi, że... Bo dzisiaj jest ewidentnie to, że banki, te, które jakby są odpowiedzialne za bicie monet, tak, za emitent monet, wypuszczanie do emisji. Ja, wiesz co, powiem ci, byłem ciężko zszokowany, bo myślałem, że to jest kwestia narodowa, tak? National, tam jakiś narodowy bank dba o to i u nas chyba rzeczywiście jest to rzeczywiście w 100% kontrolowane przez nasze organy te rządowe, Sejm, Senat i tak dalej. No wybiera się prezesa tego banku, tego takiego śmiesznego teraz. No ale też nie wybierasz ty, nie? No nie ja, ale pośrednio, bo ja wybieram tych, którzy wybierają, co jest, no ale to... Może mi się to nie podoba, nie? Jakiego wybrali, bo on może nie jest głupim człowiekiem, ale w stand-upie by zrobił karierę, nie? Tak jak widziałem tam tych jego kilka wypowiedzi. Natomiast w Ameryce jest to prywatny bank. Mhm. Prywatny bank zarządzający dolarem i wypuszczaniem dolara. To jest coś niebywałego, nie? No ale tam jest inna jakby kultura. Ale inaczej, patrz jak działa. Nie? Ale no jak działa, no tam ta gospodarka jakoś się toczy do przodu. No dobra, czyli wiemy już o co chodziło tak. Kopernikowi z wypieraniem złej monety przez dobrej monety przez tak. Złą monetę. Inną sprawą, tak. Co nam zostawił jeszcze Kopernik? Kopernik zostawił nam w matematyce... Długi. Zostawił nam twierdzenie Kopernika, które, no jak dobrze się poszuka, to już było wcześniej, ale Kopernik opisał to jako... I to jest głębszy sens i nad tym trzeba troszeczkę tutaj bardziej podeliberować, bo Kopernik operował w swoim jakby świecie i tym świecie też związanym z astronomią i z tą jego hipotezą, heliocentryczną, Kopernik operował w przestrzeni pewnych standardów, które wtedy były. Mhm. A wtedy standardy były takie, że wszelkie ruchy opisuje się jako ruchy po okręgu. Bo takie były wtedy, dlatego u Kopernika planety, chociaż on sobie zdawał sprawę z tego, że coś tam nie gra, że to są jakieś takie dziwne rzeczy i on te dziwne rzeczy opisywał okręgami, bo można skonstruować i to jest jakby najprostsza rzecz, jeżeli weźmiemy, i tam kilka jest wariacji tego, jeżeli weźmiemy duży okrąg, i myślę, że tutaj albo będzie link do Wikipedii, albo wprost, bo można chyba zacytować z Wikipedii takie, można. Nie wiem czy w polskiej, czy w angielskiej, są takie animacje, które to najlepiej przedstawią. Jeżeli mamy duży okrąg i w środku tego dużego okręgu będzie mały i ten mały będzie toczył się wewnątrz tego dużego i będzie dokładnie różnica średnic 1 do 2, to punkt, który zaznaczymy na tym małym okręgu będzie zakreślał linię, tak? To będzie tak wyglądało. Przepraszam, środek będzie zakreślał linię, tak? I to tam animacja to wyjaśnia. Można inaczej te okręgi ułożyć, są tam jakieś taka wersja Kopernika, wersja starsza rzekomo, która jeszcze w świecie arabskim została opracowana i wymyślona. Nie wiadomo, czy Kopernik się wzorował. Raczej sam do tego doszedł. Ale też są takie wersje, gdzie mamy okręgi większe, mniejsze i kombinacja kilku okręgów, które elipsę rysują. I Kopernik rzeczywiście w tych swoich opisach, on spłaszczał troszkę te orbity, stosując wiele okręgów, natomiast no, do historii przeszedł ten obrazek, który jest, no mam go tylko w tej wersji, tak, na płycie tutaj, o ten obrazek. Bo on był jakby taką tą główną ilustracją w dziele Kopernika o obrotach, tak, i on się pojawił. No natomiast tak, ale musiał tam dodawać niestety różnego rodzaju
kwanty i inne dziwne tak. konstrukcje, żeby właśnie mu te koła wychodziły. Czyli tutaj tak, no bo no i to ta taka najfajniejsza rzecz to ta hipocykloida, tak, czyli te dwa okręgi, jak one się tam odpowiednio kręcą, no to powstaje odcinek, tak? Powstaje odcinek, czyli linia, kawałek linii prostej. Czyli można z okręgów w zasadzie i z ruchów różnych okręgów można praktycznie wszystko spróbować wymyśleć. Ale taki był wtedy sposób opisu świata. A po drugie, i to jest coś, co Kopernikowi się najbardziej chyba nie podobało, tak przynajmniej myślę, wtedy nie uznawano ruchów wokół niematerialnych punktów. Musi coś być. Musi coś być. Przypomnij sobie, co w ówcześnie jakby takim no najważniejszym modelu Wszechświata było w samym centrum tegoż modelu. Brzmi podchwytliwie, ale strzelam, że Ziemia. Ziemia była w centrum pewnego ruchu, ale Ziemia obracała się wokół punktu niematerialnego, który nazywał się ekwant. Także Ziemia jakby, a dopiero dookoła Ziemi były te sfery. Bo tu chodziło o to, żeby pewne rzeczy tam poukładać, tak? No bo w tej pierwotnej wersji geocentryzmu rzeczywiście Ziemia była w środku. Klaudiusz Ptolemeusz zauważył, że coś jest nie tak, że jest drobny nie tak. No i wprowadził ekwant, tak? No i oczywiście tam były te deferenty, epicykle, tak? Tam. Wymyślne rzeczy, żeby tak. tylko elipsy nie użyć. Tak, i te rotujące sfery. Ciekawe, czy dzisiaj mamy takie, nazwijmy to kopernikanizmy, nie? Żeby ładnie, żeby promować Kopernika. Czyli, że mamy w nauce pewne takie elementy, no bo wiesz, jednak zmieniło się to, że dzisiaj się używa tej metody naukowej już od długiego czasu. Tak. I to pozwoliło nam pójść do przodu, bo się takie dogmaty z założenia odrzuca i raczej się próbuje podważać, a nie trzymać czegoś tak. kluczowo. Ale zastanawiam się, czy dalej takie kopernikanizmy są właśnie w postaci tego, że próbujemy coś wymyślać. No mamy na przykład ciemną energię, ciemną materię, o której wspominałeś, nie wiem, czy tak. w tym odcinku, czy w poprzednim, no. ale mówiliśmy o niej. I one się wydają taką protezą właśnie, która no to w tym tutaj pewnie coś... Zaczęliśmy mówić, tak, o właśnie tak, zaczęliśmy od tego. Więc one się wydają taką protezą właśnie, która ma nam na razie, wiadomo, że to jest taka konstrukcja, taki support, który nam wspiera pewne rzeczy, na razie nam wypełnić różne elementy, tak samo jak się usuwa nieskończoności z równań, nie? W sensie tak. wychodzi nam super opis Wszechświata, ale musimy pominąć nieskończoności w tych równaniach, co jest z matematycznego punktu widzenia jakimś świętokradztwem, no że tak, wyrzucamy no, sobie po prostu no wiesz, pewne rzeczy z równań, no pewne rzeczy, ale to działa. Pewne rzeczy wprowadzono... Więc jeżeli, tylko mam takie wrażenie, że jeżeli dzisiaj one są, to nie są dlatego, bo tak pan profesor powiedział, tylko dlatego, że póki co nie mamy nic lepszego, ale wiemy, że trzeba to Słuchaj, będzie wymieść. Ale teraz nie? popatrz, jak w ogóle się... Jak się kształtowała ta i to dorabianie gęby jest takie niezwykłe, bo Albert Einstein, on wprowadził to równanie pola, tak, gdzie tam geometria, to mm-hmm. równanie to ogólnej teorii względności, gdzie geometria definiuje nam ten ruch jakby materii, a masa definiuje nam zakrzywienie czasoprzestrzeni. I teraz w rozwiązaniach on wprowadził specjalnie tą lambdę, tak, tą stałą kosmologiczną, on wprowadził sztuczny twór do swoich rozwiązań, żeby uzyskać efekt taki, jaki mu się tam w głowie założył. I teraz zobacz, ta lambda, ona później, gdy się okazało, że Wszechświat się rozszerza i rzeczywiście, że jest niepotrzebna, to ona cały czas jest w tych równaniach i cały czas ta lambda istnieje i cały czas się jakieś małe wartości, mówi się, to jest średnia energia Wszechświata albo to jest nie wiadomo co i wprowadza się coś, co zostało wprowadzone sztucznie, żeby pewne założenie podtrzymać matematycznie. Także to są jakby dziwne rzeczy. O Koperniku jako astronomię chwila, potem bym chciał wrócić jeszcze do tego lekarza, tak, bo to też jest dosyć ważne. Kopernik we Fromborku w 1514 roku już tam był i on tam kupił właśnie jedną z baszt zamku. Tam teraz jest ta katedra, tak, to wszystko tam pięknie to wygląda, takie wspaniałe jest i tam zbudował sobie tak zwane pavimentum. No jeden z utworów tego Rudzia to jest pavimentum. To był taki
taki plac obserwacyjny. Po prostu wygładzony takie, żeby ustawić tam instrumenty obserwacyjne. Oczywiście luneta została po raz pierwszy użyta w Europie, przynajmniej do celów astronomicznych w 1609 roku, a więc 66 lat po śmierci Mikołaja Kopernika przez Galileusza. On sobie mógł co najwyżej popatrzeć tak w sotę. On patrzył przez, tak, przez przeziernice, przez takie tam różne jakieś cyrkle do pomiarów kątów, różne instrumenty. Jak na, przystało na astronoma. Więc astronom, wziąwszy lupę, zajrzał raz księżniczce. Tak. Wielkim cyrklem coś tam zmierzył, wreszcie zamknął się na wieży. Czyli to masz jeden kręcił, do jednego. Wiercił teleskopem, wreszcie wrócił z horoskopem. Widzisz, a nie. To masz jeden do jednego Kopernika. Czekaj, tam jest jeszcze pavimentum. Tak był w pracy pogrążony, tak był przy tym zamyślony, że szukając gwiazd na niebie w roztargnieniu coś tam pod siebie. Tak. Okay. Możecie sobie wyszukać. Wyszukajcie sobie to, to z kolei. Zresztą myślę, że widzowie znają to. Znają, znają. Do dziedzictwo narodowe. I to jest. To Fredro chyba napisał. Tak, to nie? Fredro, tak, tak, tak. Bo to jest baśń o Aleksander hrabia Fredro. O trzech braciach i który był hrabią, tylko tak sobie ksywkę dał. Tak. Tak. Kim jesteś, panie? Hrabią. Wow. To się nazywało ego. Tak. Ale słuchaj, jakbyśmy. Też jestem hrabią. Nie, ty będziesz baronem. Baleronem, tak? Prima balerina i prima baleron. Baronie Leszku, proszę dalej. Tak, tak. Proszę barona. Murgrabio Piotrze. Kopernik dokonał troszkę tych aktów obserwacyjnych. Kilka z nich jest opisanych, zarejestrowanych, aczkolwiek to nie była jego jakaś tam wielka domena, tak? On bazował raczej na obserwacjach starszych w dużej mierze. Prowadził swoje obserwacje, będąc w latach 1516-1521 w Olsztynie, prowadził obserwacje, ale to są obserwacje Słońca. I tutaj wypada takie wyjaśnienie. Bo na zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, w krużganku, który w czasach Kopernika był otwarty, teraz tam są takie okna, tak, to jest, no bo chodzi o to też, żeby chronić to niezwykłe jakby niezwykłą rzecz, która tam się znajduje, ale można wejść, zobaczyć, to jest też ważne. Wszystkich, którzy do Olsztyna się wybiorą, no to jest jeden z najważniejszych eksponatów, jakie są w ogóle. On tam wykonał taki naścienny rysunek, taką naścienną jakby siatkę linii. To ma 7 metrów 5 centymetrów długości i 140 centymetrów wysokości. Podzielone jest na linię. No i tam Kopernik zaznaczał pewne jakby charakterystyczne miejsca, obserwując Słońce. Obserwował Słońce w ten sposób, że na ścianę rzutował zajączek słoneczny, tak jak my z lusterkiem, co jest też bardzo jakby znamienite i troszeczkę też pozwala tak odkłamywać taką histerię, która swego czasu się zrodziła, a związana była z Hagie, z rtęcią. Kopernik używał miednicy z rtęcią. Ale był na tyle mądry, no rtęć wtedy była jako lekarstwo też używana w małych ilościach. Dzisiaj wiadomo, że to raczej nie było zbyt mądre. Na przykład w trądzie chyba podawano rtęć i w syfilisie tak rtęć podawano. Ona zabijała tam częściowo, pozwalała wyleczyć chorobę, ale jednocześnie rtęć truła organizm, tak? I ten organizm potem i tak nie był już taki jak trzeba. Kończył się organizm. Organizm mi się skończył. Sorry. Nie mam więcej. Natomiast rtęć w momencie, gdy jest w stanie ciekłym, jest bardzo gęstym metalem i nie paruje jakoś gwałtownie. Z naszego punktu widzenia, dopóki tam nie maczamy palców, nie popijamy, to ta rtęć nie jest szkodliwa, ale jeżeli byśmy ją wyparowali i się nawdychali, no to jest dla nas, tak, to jest dla nas trucizna, więc większą trucizną są jarzeniówki,
wewnątrz których pod ciśnieniem około 1/100 ciśnienia atmosferycznego są pary rtęci i one tam zderzając się z elektronami powodują, że coś tam się dzieje w tej jarzeniówce. Doczytajcie co, albo sprawdźcie. Miska z rtęci Artego, tak? A miska z rtęcią, tak, no zresztą on nie umarł od tego, on zmarł mając 70 lat. Jak na tamte czasy to był taki dosyć słuszny wiek, więc trzymał się całkiem zdrowo Mikołaj Kopernik. I ta miska z rtęcią pozwalała przede wszystkim na to, żeby to lustro było idealnie poziomo. Więc gdyby użył zwykłego tam kawałka wypolerowanego jakiegoś metalu, na przykład miedzi, którą handlował wcześniej jego ojciec, no to by miał kłopot, żeby to... A tak postawił miskę i ona cały czas była równo. Tam też są ciekawe rzeczy, bo analizując to wszystko, zauważono i policzono, że taras i ten parapet tarasu jest teraz troszeczkę wyżej niż był wcześniej. Proszę bardzo. Dokładnie na bazie analizy tej tablicy Kopernika. Wypiętrzyło go. Tak, ale on szukał i obserwował Słońce dokładnie tam w południe każdego dnia, gdzieś tam w jakichś charakterystycznych porach rysował te linie, bo pracował nad reformą kalendarza. Pracował nad kalendarzem, a tak naprawdę pracował nad wiosną, nad dokładnym ustaleniem początku wiosny. I teraz pytanie, dlaczego on takie zadanie dostał? W zasadzie to było jego zadanie. Później zostało to też wykorzystane w tym... Od kościoła dostał. Dostał od kościoła, bo dlaczego ta wiosna jest taka ważna? Żeby Wielkanoc wyliczyć. Tak, bo Wielkanoc zgodnie z przepisem to jest pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca, więc pełnię możemy jakoś tam zmierzyć. Niedzielę znajdziemy w kalendarzu, natomiast kiedy ta wiosna się zaczyna? No bo jeżeli pełnia będzie... minutę przed, no to dopiero tak następna będzie się liczyć, a będzie to w sobotę, to cały miesiąc musimy czekać. Jeżeli z kolei tam coś... Czy może być coś bardziej pogańskiego niż ustawianie święta od pierwszej pełni księżyca? To jest po prostu jakiś absurd, nie? No ale bardzo wiele rytuałów i... No, dlatego mówię, że... Wiele rytuałów, zresztą Boże Narodzenie też zostało ustanowione akurat wtedy, gdy jesteśmy w pobliżu przesilenia zimowego, co też wiązało się tam z pewnymi jakby aspektami, mówię, bo kiedyś obecny rzeczywiście... jest dzień dzisiejszy. Dobrze, zacznę od płyty, dobrze? Tak, mogę. Spopujmy to trochę. Jest płyta Vangelisa, której Vangelis oficjalnie nie chciał, to jest jedno jedyne wydanie, potem nie wiem, jakieś, czy wychodziły jakieś. Vangelis nagrał tę płytę, ale potem się tam jakoś szczególnie do niej nie odnosił. A dlaczego nie chciał? Bo to są te jego pierwsze jakby dzieła. On to jest późniejsze wydanie. Ona została nagrana w 71 roku. Nazywa się Hipotezis. I dlatego ją wziąłem, bo jest Dragon, jeszcze taka inna płyta, też z tego okresu przed apokalipsą zwierząt, tak? Przed tą taką no, płytą, która w 73 albo 4 roku jakby otworzyła Vangelisowi drzwi na salony muzyki filmowej i muzyki takiej instrumentalnej, elektronicznej. Natomiast no, te płyty oczywiście są, te płyty się pojawiły i... Zobacz, taki Concord trochę kosmiczny, nie? Tak, bo to, no, to ta okładka jest... Ja nie wiem, wiesz co, bo to jest wydanie nieoficjalne, potem wychodziły nieoficjalne wydania, to jest z 80 roku, bo było tylko pierwsze wydanie, było takie, takie normalnie, później on nie chciał, żeby to było wydawane. No i... Nazywa się Zakapturzony Łabądź ten pojazd. Hooded Swan. Hooded Swan. No. Proszę Czyli bardzo. Chudy Słoń. Chudy Słoń, dokładnie. Tak. Dobrze, to weźmy, mój drogi, tak, wziąłbym, o, dwie takie książki, żeby wam zaanonsować autorkę, którą bardzo lubię, bo wszyscy podniecają się, ja zresztą też, Grą o Tron i George'em R.R. Martinem. To jak pirat. George R.R. Martin. A nie, on tak. Natomiast my w Polsce mamy autorkę niezwykle biegłą w używaniu pióra.
jest ptakiem. Właśnie widzę, że na okładce jest jakiś aztecki ptak. To jest, wziąłem akurat jedną z książek, aczkolwiek korona ognia i krwi, tak się ten cykl nazywa. To jest cykl 4 czy 5 powieści o rozbiciu dzielnicowym, o pierwszych piastach i o tym, jak rozwijało się nasze królestwo, czyli o tym, co w naszej historii jest takie najczęściej pomijane, bo my mówimy, że tam był tamten Mieszko, nasz koleżko, potem Chrobry, tak, który wsiadał na konia, tam, bo miał dźwig specjalny, bo był taki gruby, ale czy ktoś wie o żonie Chrobrego, że ona była królową Szwecji? Tak. Nikt się nie interesuje. No mało kto jakby, no nie są oczywiście i wśród, podejrzewam, wśród widzów Astrofazy też jest wielu ludzi, którzy się historią interesują, czytują, natomiast jest cudowne, są cudowne opracowania beletrystyczne, które, co ważne, w sposób także merytoryczny podchodzą do rzeczy. Słuchaj, ja czytając ten wieloksiąg pani Elżbiety Herezińskiej, ja tam się dowiedziałem wielu takich rzeczy, o których się w ogóle nie mówi, a okazuje się, że one są prawdziwe, bo później nawet, wiesz, bierzesz Wikipedię, no ile osób sprawdza, kim był Leszek Czarny, tak? I co to był za koleś i dlaczego czarny, bo miał czarne, długie włosy i Leszek Czarny był właśnie ptakiem. On bardziej wolał się spotykać w alkowie ze swoimi ziomalami rycerzami i był taki, tak? Chociaż miał żonę, i dzięki pani Elżbiecie wiem. Tak, dowiedziałem się o tym i to nie są też tajemnice, bo dokumenty i wtedy, co ciekawe, odbiór tego wtedy też nie był taki histeryczny. To było normalne. No byli tacy, co żeby życie miało smak. W Grecji, nie? Przecież swego czasu oczywiście, to było nawet pożądane, więc wiesz. Tak, więc, ale mnóstwo o tym, o genezie Łokietka, tego małego smarka, który się dowiedział, podsłuchując swoją matkę, że no, synowie mi się udali z wyjątkiem tego, nie? Jednego. Że, i jak on to przeżywał, jak to wszystko wyglądało, potem wyrósł na króla takiego, który był rzeczywiście waleczny, niewysoki, ale... Do końca życia udowodnił matce, nawet tak, już nie żyła. Tak, dokładnie. On chciał udowodnić, że jest najlepszy. Tak? I jak królem został, on złożył hołd Przemysłowi II. Tak? On krótko był królem, ale to jest w zasadzie Przemysłowi II służył i też wyrywał się aż do walki. Ale dobra, bo zaczynamy brnąć w historię. To znaczy nie, zaczynamy brnąć. Książka jest dobra po prostu. Książka jest dobra, znakomite te wszystkie powieści historyczne Elżbiety Herezińskiej, wydane w Zysku. Warto po nie sięgnąć, nie mówię, żeby je czytać tam pasjami, bo to są też trudne, jest tutaj wiele wątków, wiele postaci się pojawia. Ona też napisała Grę Cieni, to akcja się dzieje już w XVIII wieku na przykład. No proszę, czyli przeskup. Więc tak, i słuchaj, jak czytałem jej posłowie do Gry Cieni, to ona napisała wszystko, co opisałam. Jest oparte na źródłach, z wyjątkiem jednego spotkania, które nie wiem, czy miało miejsce. Ale mogło. Tak, ona ma bardzo wielu zacnych, znanych profesorów za konsultantów. To nie ceni. Jest tak. Tak, ona bardzo mocno wchodzi w tą rzeczywistą historię i na bazie historii buduje pewną narrację, dokładnie tak, jak zbudował narrację na bazie historii Andrzej Sapkowski, bo my wszyscy kojarzymy Andrzeja Sapkowskiego z sagą wiedźmińską, z tym, że tam się pokłócił, bo grę ktoś tam zrobił, tak, a on dostał tylko 1 000 000, a powinien 10, nie? Takie bzdury. Nie wiem, czy to słuszne, czy nie, on tam jakoś tam tą swoją markę, Andrzej Sapkowski jest na tyle znany, jest wiesz, na tyle bogaty, że jego już stać na to, żeby być wrednym, opryskliwym i żeby się dąsać, no nie? Okay. Ale jest cudownym facetem i miałem okazję parę razy się z panem Andrzejem spotkać i to są zawsze spotkania takie, które pozostają w pamięci, natomiast on napisał trylogię husycką, której akcja dzieje się głównie na Śląsku i w Czechach w czasie rewolucji Husa. To było jeszcze
też wziąłem taką z epoki, ale to jest, akcja się dzieje w latach tam 20., 30. XV wieku, czyli jeszcze zanim się Kopernik urodził. Tutaj są elementy dosyć mocno zarysowane, elementy fantastyki, natomiast książka bazuje na naprawdę genialnie jakby wykonanym researchu historycznym i Czesi, bo to ich dotyczy, ich historii, tak? bo ten przewrót i te krucjaty, które miały miejsce wtedy, były zwoływane ad hoc na Pragę, na Husa, tak? I na tego Ziszkę i innych, którzy wtedy tam mącili trochę, no bo mieli inne podejście do wiary niż Kościół rzymski, tak? W tamtym czasie. To wszystko jest opisane na tyle dobrze, że Czesi wręcz mieli taki żal, że Sapkowski opisał ten okres ich historii, a żaden Czech na to nie wpadł, żaden Czech tego tak genialnie nie opisał, tak genialnie nie zareklamował tamtych czasów. Przepiękna, cudowna książka. Wystawić Andrzejowi pomnik w Pradze. Prawdopodobnie, bo Sapkowski jest bardzo znany na całym świecie już teraz, ale jeszcze zanim powstały te gry i filmy o Wiedźminie, no to Sapkowski chyba najbardziej był właśnie rozpoznawalny za naszą południową granicą. Także Narrenturm, Lux Perpetua i ten trzeci tom, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie to jest ta trylogia, którą warto przeczytać, o Rajnarze z Bielawy, też młodym lekarzu, młodym takim człowieku, który przeżywa wspaniałe, naprawdę cudowne przygody. Czyli jednym słowem, dzieje się. Oj, w tej książce się dzieje bardzo dużo. Też jest cała trylogia w postaci, bo ja kiedyś tam wspominałem w którymś odcinku niedawno, że Niezwyciężony jest w postaci superprodukcji takiej aktorskiej, słuchowiska. Narrenturm też jest w postaci słuchowiska, wspaniale też przeczytanego przez wielu znanych aktorów. Także... Czyli jak ktoś lubi słuchać, to sobie może posłuchać. Tak. Tam jest taka historia, bo Rajnar z Bielawy, która mi się bardzo podobała. Rajnar z Bielawy ucieka przed braćmi Stercza, no bo tam ich siostrę na złą ścieżkę... Bracia Stercza? Oni tak, Sterczowie się nazywali, tak, Sterczowie. I to była cały klan, tam wielu braci. Stercze to twoja ulubiona prostata, tak, o której mówiłeś w ostatnim odcinku. Jeden z nich wyjechał na krucjatę, zostawiając piękną żonę, którą się zaopiekował Rajnar z Bielawy, ten główny bohater. Ci bracia się o tym dowiadują, on przed nimi ucieka, jest po prostu chryja straszna. Boi się ich, bo oni poprzysięgli mu śmierć, a on się chroni. On ma bardzo znanych protektorów, książęta, tam jakichś biskupów. No i spotyka się z jednym z książąt, jedzie z nim w tym jego orszaku, a on właśnie tam do niej tęskni, wzdycha, do tej właśnie dziewczyny. Chce się jeszcze z nią zobaczyć, bo ona go na pewno kocha, oczywiście, wiesz, jest idealistą, nie? Takim jak my chyba. Natomiast w tym orszaku jedzie też rycerz, taki już starszy, ale ten, i ma oczywiście swój poczet. Jest bratem Stercza. Nie. Już ci mówię. I on do tego księcia mówi, że no nie może jechać, ale boi się trochę. On mówi, dobrze, pojedziesz z tym rycerzem. A on mówi, ale on ma tylko tam paru giermków, ten jego poczet nie jest taki, no co jeden rycerz, no nie, a jak ci bracia się pojawią, oni nas wytropią, czy coś tam się stanie, a ten książę mówi, głupiś, nie poznałeś, kto to? On, no nie, to Zawisza Czarny, dla niego cały legion. I rzeczywiście ten Zawisza mówi, będziemy podróżować nocą, bo jest większa szansa, że rajbiturierzy, ci grasanci nas napadną i wtedy będzie można rozprostować kości. A jak jeszcze najadł się kapusty i Rajnar wyleczył jego gazy, no to stali się przyjaciółmi i wiesz, cudowne opowieści, naprawdę tak fajnie, Sapkowski tak fajnie to wszystko, ale wtedy jeszcze Kopernika nie było. Wtedy nie było Kopernika. Natomiast
tam już się poczekaj, gdzieś się pojawia, nie, o Gutenbergu się pojawiają już wzmianki, o jakichś innych rzeczach, także jest dużo przemyconej wiedzy, ale wróćmy do Kopernika, bo tak, o tablicy już mówiłem, jeszcze tego lekarza, bo tak znalazłem trochę materiałów. Tak, on w Padwie studiował medycynę, dostał veniam practicandi, czyli takie zaświadczenie, że może praktykować medycynę, natomiast nie wiadomo, czy doktorat zrobił z medycyny, bo się nie zachowały żadne dokumenty. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy, że nie. Natomiast po powrocie do Polski leczył swojego wuja przede wszystkim, który już był stary, Łukasza Wacenrodę. Leczył kolejnych biskupów, Fabiana Luizjańskiego, Maurycego Ferbera, Jana Dantyszka, który jakby też zasugerował mu razem z Retykiem. Zresztą Retyk, przyjaciel Kopernika, młody przyjaciel, on został wydalony z jednego z uniwersytetów za sodomię. Takie rzeczy. Tadam. Więc Kopernik miał przyjaciela sodomitę. To był poeta, to był taki no, innego kroju człowiek. Oni namawiali, tak, Dantyszek i Retyk go namawiali, żeby tą swoją hipotezę heliocentryczną, żeby to opublikował. Tam są jakieś takie tam, że gdzie to miało miejsce i tak dalej, ale nie będziemy wchodzić, bo to wszystko jest niehistoryczne i tam za dużo jakby nie ma na to dowodów. Natomiast staroście tupiał w Gorgowi von Kunheim, jego leczył. Kopernik zajął się też chorobami pruskiego księcia Albrechta. Był wielokrotnie wzywany do jako konsultant medyczny do Gdańska, Olsztyna, Elbląga, Królewca. Prowadził korespondencyjnie konsultacje. Nawet z lekarzem króla Zygmunta Starego. Więc powiem się, że jeżeli chodzi o tych lekarzy w tamtych czasach, to takie mam wrażenie, że tak jak dzisiaj na forach internetowych, nie? Zbierze się pan Henio z panem Geniem i radzą. Nie? No ale ty, zobacz, lekarz króla Zygmunta Starego korespondencyjnie z Kopernikiem, tak, teleporada, Kopernik przystaw pijawki, tam miesiąc później goniec jest list, przystawiłem. Odejmij pijawki. Tam już taka mumia. Okej, dobrze. Tak, teleporada dzisiaj działa lepiej. Bo miał być krótki odcinek o Koperniku, a wychodzi tradycyjny. Tak, Kopernik, bo jest wakacyjny. No. Tak, Kopernik oczywiście tam już od 1515 roku zaczyna tam mówić, ten Retyk zresztą wydaje to jego Narratio Prima, tak, czyli takie, to jest takie streszczenie tego, co później się znalazło o obrotach. Ale Narratio Prima to jest uważane za pierwsze dzieło popularno-naukowe. Bo to jest tak, bo to jest... jest nawet taka hipoteza, że gdyby nie Narratio Prima, to może wcale ten przewrót kopernikański nie miałby miejsca już wtedy, bo nie dotarłoby to tak pod strzechy, nazwijmy Narratio to tamtejsze. Prima było tym, co czytał na przykład Giordano Bruno, bo on nie był aż takim matematykiem. Tutaj trzeba też powiedzieć, że w 1543 roku wydana została pierwsza wersja, czy pierwsze wydanie się ukazało wielkiego dzieła Kopernika o obrotach. Wydawca dodał De Revolutionibus Orbium Celestium, czyli o obrotach ciał niebieskich. To wydanie pierwsze było bez oryginalnego wstępu autora, ze zmienionym tytułem dopiero potem, jakby się zreflektowano do pewnych spraw. Natomiast Narratio Prima, to jest tutaj, widzę, masz to wydanie, ono jest chyba... Jerzy Joachim Retyk. Tak, Jerzy Joachim Retyk. A to chyba właśnie... Kto to wydał, to jest głównie staraniem Roberta Szaja, bo... No właśnie chciałem my powiedzieć, tego Szaja właśnie tak dostałem. Wspominamy, bo Szaj ma na punkcie Kopernika... Szajbę, tak. Taką Szaj pozytywną. Ma szajbę, tak, bardzo pozytywną i bardzo dobrze, że propaguje tę postać i jego fundacja Nicolaus Copernicus Foundation, ona działa bardzo mocno. Chyba od niego dostałem tę Narratio Prima, z tego co pamiętam. No ja też jedna jest po angielsku, druga jest po polsku. Też chyba dostałem, tylko przekazałem nie, ją. Ta jest w oryginale, po łacinie. Jedna, tak, ta jest po łacinie. Po prostu Robert też wydał
Słuchaj, pierwsze polskie wydanie... A nie, po angielsku też. Pierwsze polskie wydanie o obrotach. Tutaj jest ten, to jest skan tego, tak. tej książeczki. Ona to nie była gruba książeczka. Robert Szaj wydał też pierwsze polskie wydanie, które jest... nie wiem z którego, 1800 któryś rok, ale nie pamiętam, tak pięknie wydane, takie grube, wielkie, o, takie zacne dzieło. Legenda głosi, że o obrotach zostało, jakby kompletne wydanie zostało przekazane Kopernikowi na łożu śmierci i właśnie mu tak to podano, tą księgę, i on tak ją wziął i tak spadła na niego i, nie, to aż tak nie było. Że tę księgę zobaczył, tak, i nawet jest to jakiś obraz, na którym Kopernik tę księgę tam gdzieś nie na łożu, tylko na fotelu śmierci ogląda, ale tak naprawdę proces wydawniczy wtedy trwał bardzo długo i on te kolejne elementy dostawał, tak, do wglądu, do poprawienia, bo to wtedy nie było tak łatwo drukować, tak, tego. Co więcej, miał zgodę na druk, bo trzeba było mieć zgodę. On jako jeszcze taka zacna osoba, hierarchita kościelny, aczkolwiek bez święceń kapłańskich, ale przecież miał, był tym, no, był... Słuchaj, może zacytuję... O, kandydatem na biskupa warmińskim. Słuchaj, zacytuję stronę tytułową, znaczy tytułową właściwie, no tak, tytułową. No. Z Narratio Prima, napisaną przez właśnie Retyka. Dla przesławnego męża, pana Johannesa Schönera z Ksiąg o obrotach, wielce uczonego męża i znakomitego matematyka, wielebnego pana doktora Mikołaja Kopernika z Torunia, kanonika warmińskiego napisana przez pewnego młodego matematyka. Jaka skromność, nie? No tak. Proszę bardzo, tak. Jednak była. Mimo wszystko. No dobra. Więc to jest Retyk. O nim sobie w odcinku specjalnym też porozmawiamy, bo tam kto wie, no nie, co tam się... Zadziało. No Retyk to, wiesz, on mi się zawsze kojarzy z takim poetą, takim, wiesz, takim... człowiekiem, którego Kopernik wziął może pod swoją opiekę, może go jakoś tam poprowadził, a on z kolei Kopernikowi też na swój sposób, tak jak potrafił najlepiej, dodawał skrzydeł. Niczym Red Bull. A teraz przejdźmy do pop książki, bo masz kolejną. No to mam z tej samej serii, jakby, chociaż to już jest fantastyka, tak? Kroniki Amberu to jest fantastyka, bardzo polecam. Tutaj są te dwa światy, Amber i dworce chaosu i nieskończona liczba cieni między nimi, rzeczywistości równoległych, i na tym opiera jakby swój pomysł Roger Żelazny, tworząc tak zwane Kroniki Amberu. To zostało wydane w dwóch tomach, bardzo, bardzo piękne, niezrównany gawędziarz, niezrównany jakby opowiadacz historii. Warto sięgnąć po te książki Roberta Żelaznego. A jakie jest połączenie? Ciekawi mnie. Żadne. Okej. To jedna z tych książek. Które warto przeczytać. A te dwie zostawimy może, albo nie, to tą zostawię na później, bo ta już w poprzednim nagrywanym odcinku była na później zostawiona i zapomnieliśmy o niej. Dokładnie. Ale to jest jedna z 1,5 metra. Dokładnie. I to jest książka, która nie jest fantastyką, ale książka, która wszystko opisuje ten, bo to jest wywiad z Piotrem Koskiem. To jest jeden wywiad fragment. Z Piotrem Koskiem. Przeczytaj tytuł. Wyznania Ugarza. To ja, bo ugam, że Ziemia nie jest płaska. No właśnie. I to jeszcze w jakiejś czapeczce foliowej. Dokładnie. Ugarz jak znud. To mój brat bliźniak zły. A może ja też mam brata bliźniaka, o którym nic nie wiem. Moja mama coś mówiła, że poród się przeciągnął. Dokładnie. A to był właśnie on. Dicka zawsze warto czytać, bo on nawet jak nie pisze fantastyki, a tutaj jest książka, znaczy niby nie fantastyczna, ale opowiada historię Jacka Isidora, który wierzy w latające spotki, w zagadkę Morza Sargassowego, w Atlantydę, w podziemne cywilizacje i japońskich szpiegów z sąsiedztwa. Najgorzej.
to jest coś, co też jakby buduje narrację tej książki. To jeszcze wezmę, o, my chcielibyśmy ocalić od zapomnienia. Kopernika. Kopernik raczej nie... Ciężko go zapomnieć. Natomiast ocalić od zapomnienia też to, co jest fajne w muzyce. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Marko. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu złamiesz serca mego lud. Patrzę, czy jest coś, co mógłbym tytułem tutaj nawiązać też jeszcze. No spróbuj nawiązać tytułem. Wiosna, ach to ty, bo Mikołaj Kopernik próbował wiosnę namierzyć dobrze. O. Widzisz, jak się składa? A, widzisz. A, proszę bardzo. Boże, spojrzałem na siebie. To teraz, mój drogi, to teraz połóż tu, to teraz wymyślaj tutaj, bo wziąłem... Merylion. Wziąłem Merylion jako... No, my reklamujemy tutaj dobrą muzykę. Marek Grechuta to jest muzyka zacna, fajne słowa, fajne poezje. Natomiast Merylion to jest kwintesencja rocka progresywnego. Mm-hmm. Obok Genesis chyba najważniejsza grupa, która w tym gatunku muzycznym, no Pink Floyd jeszcze można powiedzieć, ale tutaj jeszcze... A Marillion jest mniej znany w Polsce, jednak mimo wszystko niż tamte dwa zespoły. Ale to jest, Jezu, Fish takie opowiada historię, on ma tak przejmujący głos, jest... Ja nie... No i jest rybą. I on był drwalem, zanim zaczął śpiewać. Znalazłem tutaj, proszę bardzo. Jest coś takiego jak Jigsaw, czyli puzzle, układanka tak. I tak dalej. Mirosław, chciałem powiedzieć, no. Kopernik. Mirosław Kopernik też przecież tę układankę nieba i mechaniki niebieskiej ułożył. A ja chciałem, wiesz co, bo to tak, wziąłem tę płytę, ale mi się pomyliło, bo na Misplaced Childhood jest taki utwór Incommunicado, który można po słowach przetłumaczyć, no niekomunikatywny, ale tam się to tłumaczy jako zalany w pestkę, no nie, zalany w sztok. Kopernik chyba nie stronił od wina. A kto wtedy stronił? No właśnie. To by się wiązało. Z Johannesem Keplerem. Boże, no właściwie mogliby się dogadać. Mój drogi, i jakby wracamy do tej całej tutaj historii kopernikańskiej, bo Kopernik zmarł w maju. W maju 1543 roku, za 20 lat będziemy mieli rocznicę, okrągłą rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. Ale będzie się działo. A, no, będzie się troszeczkę działo. Teraz mamy tą rocznicę 550 urodzin Kopernika. Ja oczywiście to, wiesz, nie pamiętam, ale już żyłem wtedy w 73 roku, 1973, wtedy to powstało w Olsztynie Planetarium, które jest takim jakby, bo zastanawiano się w Olsztynie, jak uczcić rocznicę, no i oczywiście niektórzy, ci, którzy, dzisiaj też jest wielu takich, co od ludzie od utylizowania pieniędzy, kopiec usypać, nie? To, ludzie to zrobią za darmo, a my weźmiemy, usypmy kopiec. Usypmy kopiec. Tak. No ale ktoś, chyba profesor Baran wtedy, taki zacny profesor z uniwersytetu, nie, wtedy jeszcze Akademia Rolniczo-Techniczna tam była i ta geodezja, nie, coś tam. On wpadł na pomysł, że jednak może planetarium w Olsztynie, no i powstało planetarium. No i myślę, że co bardziej dziwne, cieszy niż kopiec. Co dziwne, nie zostało nazwane imieniem Mikołaja Kopernika, co jest takie, było planetarium lotów kosmicznych wtedy. Nie? Tak ono było sygnowane, a dzisiaj ja nawet nie wiem, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. No to niech nadadzą sobie imię. No ja bym Kopernika. Też, tak, powinien. Akurat to rok Kopernika to idealne jest, żeby uchwałę przyjąć i tyle. No ale to, dobra, zostawmy to. No my uchwały nie przyjmiemy. A możemy przyjąć uchwałę. Możemy przyjmujemy sobie... uchwałę, że ten kot, on ma imię? Ma, Oskar. Oskar, ale będzie, nazwiemy go Oskar Siemionowicz Kopernikus. Nie, lepiej. Przyjmijmy uchwałę, że ten odcinek jest imienia Mikołaja Kopernika. I tyle. O, i on tak. Jest. Panie Bras, zgadza się pan z tym? Czyli tak. Ten, trzyosobowy zarząd. Tak. Pop Science zgodził się. Tak, Akademia Astrofazy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Trójgłośnie, acz jednogłośnie. Jednostronnie, w trójcy jedyna.
I prawdziwa jest ta informacja, że ten odcinek jest imienia Mikołaja Kopernika. No dobrze, Leszku. Mikołaj, jak widać, zostawił nam trochę rzeczy. Czy coś jeszcze masz Mikołaj, w tej sakiewce? Mikołaj zostawił nam... No chciałbym jeszcze tak tylko troszeczkę tą historię pociągnąć, bo właśnie na Ratio Prima, tak jak powiedziałeś, takie streszczenie, takie jakby popularne przedstawienie hipotezy Kopernika, która później ukazała się w formie dosyć trudnej i takiej bardzo hermetycznej, jako to dzieło o obrotach. Tam zresztą, jak się wczytacie dokładnie, to zobaczycie, że ten model Kopernika w samym opisie on nie jest taki prosty, że Kopernik kombinował. No ale na szczęście zauważono to i na szczęście te kilkadziesiąt lat po Koperniku to wszystko zaczęło jakby żyć. Żyło do tego stopnia, że po pierwsze Jan Kepler miał to szczęście, że pracował w Pradze. Niedawno odwiedzając kolejny raz Pragę, tam no, jak zawsze musiałem iść i wiesz, jak muzułmanin się pokłonić przed tą kamienicą, gdzie mieszkał Jan Kepler. To niedaleko Mostu Karola jest to miejsce. Ja powiedziałem Jan Kepler, że mógł się ten z Mikołajem napić, a chodziło mi o Heweliusza, bo to on przecież piwo chyba tam jakieś robił. No Heweliusz, może kiedyś zrobimy o Heweliuszu też jakiś tam odcinek, bo Heweliusz jest no, dużo zacniejszą postacią. Tak mi się wydaje, że jest dużo fajniejszą i więcej dla... Przede wszystkim Heweliusz zrobił więcej dla astronomii. Kopernik był człowiekiem oświecenia, takim prawdziwym mózgiem, który wieloma rzeczami się zajmował, ale ta astronomia... On rzeczywiście kochał astronomię, to niebo było dla niego czymś, no zresztą każdy chyba teraz, jak zobaczy takie prawdziwie rozgwieżdżone niebo gdzieś poza miastem, teraz są wakacje, może to niebo nie wygląda najlepiej, ale w sierpniu, jak będą już Persejdy, nie wiem, czy ten odcinek przed sierpniem będzie, być może chyba tak, będzie, chyba będzie. To jak będą Persejdy tamtego 12 czy 13 sierpnia, jak będziecie gdzieś w ciemnym miejscu i będzie jeszcze to pogodne, takie rozgwieżdżone niebo, już w sierpniu takie ciemne, tak, gdzieś koło północy, to ja nie znam człowieka, który patrząc w rozgwieżdżone niebo jakoś tam się nie uspokoi, nie zachwyci, bo to rzeczywiście jest piękne. I Kopernik jakby chyba podchodził od tej strony. On się tak bardzo, tak jak wielu młodych ludzi, buduje swoje teleskopy. Teraz no tych teleskopów ja budowałem tak z soczewek okularowych kupionych gdzieś tam na początku i wiesz, mnie to podniecało patrzenie w niebo, samo patrzenie w niebo. Wypatrywanie sztucznego satelity, czy wiedza, że gdzieś jest planeta, gdzieś coś innego, to po prostu to było... No, wtedy wypatrzeć satelitę to było tak, coś, no, dzisiaj to... To znaczy w czasach Kopernik kilka satelitów wypatrzył. Kilka wypatrzył, dzisiaj wiemy, że to było UFO i to były pierwsze jakby doniesienia o nocnych światłach, nieznanych obiektach latających. Więc otóż to. Tak, Kopernik też zataił w swoich dziełach o tym, to ten fakt, Matejko, troszkę się wygadał, znaczy nie wiem, czy wypędzlał, tak można powiedzieć, bo malując Kopernika namalował tam teleskop, bo Kopernik używał teleskopu i wiedział dokładnie, że tam Ziemia jest, ma brzeg, nie? Ale cicho, przyszli do niego masoni i mówią, Kopernik, jak o tym napiszesz... Ja jako, że jestem Łgarzem, to muszę powiedzieć, że tak nie było. I że to jest jakieś paradoks Łgarza. Nierówne kłamstwo. Paradoks Łgarza, tak? Dokładnie. Oczywiście. Fakt, że wcześniej, że Kopernik bazował bardzo mocno na pracach już starożytnych, bazował bardzo mocno w swojej pracy na tam Almageście, na tych pracach, które przetłumaczone zostały, przetworzone przez arabskich uczonych. Matematyka arabska była na bardzo wysokim poziomie. Zresztą, jakich my dzisiaj używamy zapisów cyfr? Arabskich. A jak gwiazdozbiory i różne gwiazdy są ponazywane? No właśnie. Betelgeza na przykład. Betelgeza, tak. Denebola. To, no, to nie są łacińskie nazwy. Tak. Podpowiedź. Tak. Regulus, czyli serce lwa. A gemma to perła w koronie. Oni potrafili. Jeny. Denebola to jest ten, to jest ta tylna część, to jest ogon. W zasadzie to miejsce pod ogonem chyba.
Nie, dobra, teraz jestem Łgarzem. Dokładnie. Też jestem Łgarzem. Nie słuchajcie Leszka. Dobrze. Odcinek wakacyjny. W starożytności już Erystaterez z Cyreny już jakby zmierzył promień Ziemi. I Conan z Cymerii. Dlatego ten Conan z Cymerii jest. Teraz rozumiem. Nie, on z Cyreny był, Jezu, nie z Cymerii, Boże. Eratosthenes z Cyreny. Hiparkos. Jezu, jaki to był umysł, Hiparkos. On zmierzył odległość, bazując na obserwacjach wykonanych w dwóch miejscach, zmierzył odległość w obserwacjach zaćmienia, zmierzył odległość do Księżyca. I się dużo nie pomylił. Także tych pomiarów jakby dokonano. I Kopernik na tym też, nie wiem, czy miał konkretnie tę wiedzę, natomiast on, no myślę, że sobie z wielu rzeczy zdawał sprawę. Myślę, że go dużo rzeczy denerwowało w tym i tę swoją hipotezę przedstawił. Ona została zaakceptowana, bo nie mógł wydrukować od tak sobie bez zgody papieża. Natomiast to, co później zrobił na przykład Giordano Bruno, ale to też nie należy jakby patrzeć, bo Giordano Bruno, bo tak jak mówiłem, Kepler pracował w Pradze. On doszedł do swoich, dzisiaj znamy trzy prawa Keplera, tak, trzy prawa ruchu planet, które sprawdzają się w całym znanym wszechświecie, ale Kepler doszedł do tego, rozmyślając nad tymi tabelami, on prawie oszalał, tak. On nie wyszedł z punktu widzenia matematyki, tylko doszedł do matematyki, rozmyślając o tym i kombinując. Ale zostawił po sobie znakomitą spuściznę, nikt go za to nie zabił, bo był w miejscu, o którym wcześniej mówiliśmy, że ono uwolniło się od tych wszystkich jakby złych rzeczy. Ale jeśli chodzi o Giordano Bruno, to zdaje się, że on to nie za samo to myślenie, on raczej on był wyklęty, nie? On Kalwini i Luteranie go też skazali zaocznie. On był prześmiewcą. Tak, to nawet nie chodziło już o te aspekty dotyczące wszechświata, on drwił z dogmatów, z wiary. No ale też zapędził się no tutaj, bo Kopernik jakby odsunął, jeszcze raz powtórzę, za panią profesor Wilhelminą Iwanowską, wstrzymał słońce, ruszył ziemię i odsunął gwiazdy w dal, mówimy czasami poetycko, rozbijając w pył kryształowe sfery. I on doprowadził do tego, że Giordano Bruno, rozkminiając to, mówi, słońce jest w środku, krążą tam planety, skoro te inne gwiazdy to inne słońca, które są bardzo daleko, to może wokół nich też krążą planety, są tam ludzie. To był pierwszy człowiek, który mówił o Seti. No, Seti powinno być imienia Giordano Bruno. Tak. To byłoby ciekawe. Jestem brunistą. Brunistą. Będziemy, założymy ten zakon brunistów. Zakon brunistów. O kurczę, i taki tajny. Tylko nie mówcie nikomu, bo ma być tajny. I jak będziecie się chcieli zapisać, to dajcie tam cynk w komentarzach, to jakoś to prawnie i potem w kapturach takich z maskami będziemy robić takie sabaty brunistów. Dokładnie. I będziemy mówić, że na innych planetach być może też jest życie. I będziemy korzystać z dobrodziejstw Heweliusza. A czy to się już nie trzeba się ukrywać, żeby to mówić? Trzeba. 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 Także nie mówcie nikomu. Zapraszamy do zakonu brunistów. Dajcie znać w komentarzach, kto dołącza do zakonu brunistów. Giordano Bruno został skazany za herezję i zginął na stosie na placu Campo de Fiori 17 lutego 1600 roku. Ale potem Galileusz powiedział, Ziemia jest częścią tańca gwiazd. Nie wiem, co miał na myśli. Ale to, że się Ziemia porusza, przecież to Galileusz jakby, który był takim może nie aż tak gwałtownym i tak mocnym piewcą hipotezy kopernikańskiej, on został wręcz, on też był wysoko postawiony, on został wezwany, tak, przed jakiś tam trybunał. To też nie było tak, że skazywano na stosy wszystkich, że ktoś tam powiedział, o, zły papież i od razu było B. Mhm. Natomiast Galileusz był jego osobą... zdaje się, wygnali, nie? Tak, to znaczy nie, inaczej. Jego skazano na areszt domowy, przy czym no, tam, gdzie ten areszt domowy on spędzał do śmierci, to była wielka posiadłość otoczona winnicami, to on tam mógł sobie w spokoju wreszcie pracować. Natomiast ta legenda mówi, że Galileusz odwołał wszystko, odszczekał, tak, przed tą
tą inkwizycją. Ale nawet jak to zrobił, to mądrze zrobił, bo odszczekał swoje, wiedział, a mógł działać, a tak to tak. by go zabili. Ale przecież on potem wydał ten swój dialog o dwóch najważniejszych systemach świata i on już stosował to, co wtedy było bardzo modne, już od jakiegoś czasu, czyli swoje tezy przedstawiał, wkładając je w usta wyimaginowanych postaci. Tak. Bardzo często wtedy, to jest przepięknie pokazane w Imieniu Róży. W książce Umberto Eco i potem w filmie z Seanem Connery, tak, gdzie oni dyskutując, cytatami się obrzucają. Biorą po prostu cytaty zupełnie takie wyrwane, nie wiadomo skąd, i te cytaty składają w swoją opowieść. I jak mówił święty jakiś coś, jak mówił inny coś, po to, żeby nie zostać posądzonym o herezję, co było wtedy dosyć łatwe do wykonania. Zresztą tam też ta inkwizycja, coś tam się dzieje, tak, w tym filmie. Świetny film, polecam wam, bo jest tak klimatyczny, ja go za dzieciaka oglądałem chyba kilka razy. Tam gra też jeden z moich ulubionych aktorów, Ron Perlman. Tak, jest. Ten tego twarzowiec, tego Quasimodo. Czy tam nie grał, jak on się nazywa? Bacon. Christian Bale, tego młodego? Nie Christian Bale. Kto tam grał tego młodego? Tego młodego, czy on się Bacon nie nazywał? A może? Bale to za młody jest, żeby tam Nie, Bacon. Może on chyba już ten aktor nie żyje, ten, który go grał. Tak może mi się tak. A Sean Connery żyje też nie? Sean Connery już też nie żyje, niestety. Tak. No i tak, Galileusz odszczekał, ale na schodach powiedział a pur si mów, a jednak się porusza, tak? Pod nosem. A potem, no oczywiście Kepler, wiadomo, a Isaac Newton już w Anglii już mógł jakby korzystać z tego wszystkiego, co dał Kopernik, Kepler, Galileusz i stworzył swoją pierwszą teorię grawitacji, która w połączeniu z prawami Keplera dała nam nowoczesny i ciągle wykorzystywany i używany, aczkolwiek bardzo, bardzo szczególny opis naszego wszechświata, w szczególności Układu Słonecznego. I my bazujemy w dużej mierze oczywiście z tak zwanymi poprawkami relatywistycznymi, ale bazujemy, licząc te trajektorie, tych się podniecamy tymi, tam Juno tam poleciała, tak, nie wiem, tam coś chyba, jakieś problemy się pojawiły, tak? Juice. Ale rozwiązali. Rozwiązali problem, a soku zabrakło, tak? Pestki były. Ten karzem, który tam leciał, mówi, nie ma soku. Nie odcedzili. W każdym razie to pokazuje pięknie, wizualizuje pięknie ten przysłowie o tym, że kolejni naukowcy i odkrywcy stoją na barkach gigantów. Tak. I Kopernik był ewidentnie tym gigantem. Potem na bazie tych wszystkich prac zaczęto jakby rozkminiać zarówno skalę wielkości wszechświata, tą badanie galaktyki. Nauczono się, jak mierzyć odległości do gwiazd, czyli to, co pierwszy Wilhelm Bessel zrobił, czyli używanie paralaksy, czyli tego przesunięcia. Możecie zrobić sobie ten eksperyment, ja zawsze go proponuję, żeby wyciągnąć kciuka, tak, i popatrzeć na tego kciuka najpierw lewym okiem, potem prawym, czy tam odwrotnie, i zobaczyć na tle czegoś odległego, co się dzieje z obrazem kciuka. I to jest związane z tym, że nasze oczy pod różnym kątem patrzą na kciuk. No i dokładnie ta sama metoda, jeśli rozciągniemy nasze oczy, to działa, gdy coś jest daleko. No bo gdy kciuk dostatecznie jest daleko, to zlewa nam się z tym tłem i już się nie przesuwa, bo oczy mamy bardzo blisko siebie. Dlatego jak jesteśmy z jednej strony Słońca i z drugiej strony Słońca, to można pewne takie paralaksy. Tak, i na tym bazują ultradokładne obserwacje, chociażby wykonywane przez tego satelitę Gaia, przez to obserwatorium Gaia, które też w różnych tam pozycjach obserwuje te same fragmenty nieba, i ta precyzja pomiaru tego przesunięcia, czyli tej paralaksy, daje nam możliwość pomiaru odległości z zastosowaniem najzwyklejszej
trygonometrii, takiej można by powiedzieć szkolnej. Potem, gdy już to było wiadomo, no to okazało się, że możemy jakby galaktykę jakoś tam próbować pomierzyć. Ale żeby to wszystko można było zrobić, najpierw trzeba było w ogóle dojść do tego, że Ziemia nie jest w centrum, tylko jest częścią pewnej bardziej złożonej układanki, jaką jest Układ Słoneczny. Także widzicie, szanujcie Kopernika, bo dzięki niemu wszystko w astronomii tyka. I z tym wierszykiem zostawiam Was, moi drodzy, a kolejne Pop Science, widzicie, będzie tutaj data się wyświetla. Zapraszamy do naszego dodatkowego odcinka, pikantnego tam odcinka. Tam opowiemy, że Kopernik była kobietą. Była kobietą, dokładnie. I dlaczego? Ale to już sobie zapraszamy Was do tego odcinka. No i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. A wiesz, że Kopernik potrafił tak pod kątem prostym te palce zrobić? Wiem, bo był z wulkanu.